Pomimo, że jesteśmy na Emmaus, w Sankonii, w Bogatynie. Cieszymy się bardzo, że znowu możemy być u Was w Bogatyni. My też się cieszymy. Und ich habe herzliche Grüße von den Geschwistern aus Schlangen, wo wir zu Hause sind. I mamy również pozdrowienia od wierzących ze zgromadzenia, skąd pochodzimy. Und wir freuen uns immer, wenn wir erleben können, dass die Gläubigen weltweit verbunden sind. I cieszymy się bardzo z tego, że wierzący mogą być chociaż daleko jakby od siebie mieszkając, ale jednak połączeni ze sobą. Durch den gemeinsamen Glauben an unseren Herrn und Heiland. Poprzez wspólną wiarę w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Und wenn wir heute noch einmal oder an diesen Tagen noch einmal sein Wort aufschlagen, jeśli dzisiaj znowu wieczorem otworzymy Jego Słowo, dann wollen wir das so tun, wie wir das in dem Lied auch gesungen haben. To chcemy to czynić tak, jak to śpiewaliśmy w tej pieśni. Und daran denken, dass es Gottes Wort ist. I myśleć o tym, że jest to Słowo Boże. Und dass es nützlich ist zur Errettung. I jest ono przydatne ku zbawieniu. Und aber auch zur Ermunterung und zur Ermahnung für die Gläubigen. Ale również ku napomnieniu i pocieszeniu dla wierzących. Und es ist so, dass das Wort Ermahnung, to jest tak, że to słowo napomnienie, im Grundtext sehr eng mit dem Wort Ermunterung zusammenhängt. Jest ściśle związane z tym pojęciem zachęty w Słowie Bożym. Und an manchen Stellen kann man es sogar gegeneinander austauschen. I na niektórych miejscach Słowa Bożego można je zamiennie jakby odczytywać. Und deswegen wollen wir auch verstehen, dass jede Ermahnung im Wort Gottes, i chcielibyśmy też tak porozumieć, że każde napomnienie w Słowie Bożym gleichzeitig auch eine Ermunterung für uns ist. Równocześnie jest dla nas również zachętą. Und zwar Ermunterung auch in diesem Sinne, als wir verstehen wollen. I zachętą w tym sensie, jak chcemy to jakby odebrać. Dass immer dann, wenn wir nach Gottes Wort leben, że zawsze wtedy, kiedy żyjemy według Słowa Bożego, dass ein großer Segen für uns ist. To jest to zawsze dla nas błogosławieństwo. Zunächst einmal, wenn wir an die Errettung denken, natürlich. Po pierwsze, jednak kiedy myślimy naturalnie o zbawieniu, wenn sich aus der Macht der Finsternis befreien lässt, für den ist das ein großer Segen. I dla kogoś, kto miałby być z tej mocy ciemności właśnie odkupiony, to jest to właśnie to wielkie, jest to wielkim błogosławieństwem. Aber auch in unseren Beziehungen als Gläubiger auf der Erde, ale również i dla nas, którzy jesteśmy wierzącymi na tej ziemi, ist es immer mit Segen verbunden, wenn wir uns an Gottes Wort halten. Jest to zawsze dla nas powiązane z błogosławieństwem, jeśli trzymamy się Słowa Bożego. Und wir sind ja jetzt mit dem Römerbrief noch beschäftigt. I jesteśmy teraz w zajęciu, czy rozważamy list do Rzymian. Und hatten ja im vergangenen Jahr mit dem Kapitel 12 begonnen. I w poprzednich latach rozpoczęliśmy rozdział 12. Wo dieser letzte Teil des Römerbriefes beginnt. Gdzie rozpoczyna się ta ostatnia część tego listu do Rzymian. Der für unsere Lebenspraxis Ermahnungen und Ermunterungen bringt. Która to część przynosi i pocieszenie, i napomnienie dla naszego życia wiary. Indem es uns belehrt, was Gottes Gedanken sind. W ten sposób, że poucza nas, jakie są myśli Boże. Und ich will noch einmal ganz kurz auf den ersten Teil zu sprechen kommen. Ja bym chciał krótko jeszcze na tą pierwszą część tego listu wejść w tej chwili, aby ją omówić. Weil da die Grundlage erklärt wird, auf der wir stehen. Ponieważ jest tam objaśniony fundament, na którym stoimy. Wir haben gelernt, dass Gott uns rechtfertigt, wenn wir an den Jesus glauben. Nauczyliśmy się, czy dowiedzieliśmy się, że Bóg usprawiedliwia nas, jeśli wierzymy w Pana Jezusa. Dass wir vor Gottes Augen sind, als seien wir tot, mit dem Jesus gestorben. I jesteśmy przed Jego oczyma, tym, so dass wir einfach sagen können, das Alte ist nicht mehr. Że możemy powiedzieć, że stare już przeminęło. Und es ist etwas Neues gekommen. I teraz stało się coś nowego. Nämlich das neue Leben, das der Herr uns geschenkt hat. A mianowicie to nowe życie teraz w nas, które Pan Jezus nam podarował. Und das dürfen wir dann, daran dürfen wir auch denken bis in die Ewigkeit hinein. I o tym możemy myśleć aż do wieczności. Und ich zitiere nochmal die Liedstrophe, nichts wird uns aus der Hand des Herrn Jesus reißen. Jeszcze raz zacytuję tą pieśń, którą śpiewaliśmy na początku, że nic nie jest w stanie nas wyrwać z ręki Pana. Und für die Zeit, die wir noch auf der Erde sind, gibt Gott uns viele Belehrungen. A dla tego czasu, w którym jeszcze jesteśmy na tej ziemi, Bóg daje nam jeszcze wiele pouczeń. Und das ist eben der letzte Teil des Römerbriefes. I to jest właśnie ta ostatnia
część listu do Rzymian, der einen ganz wichtigen Satz enthält in Kapitel 12, która zawiera bardzo ważny werset, czy ważne zdanie w rozdziale 12. Den ersten Vers, dass wir unser Leiber darstellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. To jest ten pierwszy wiersz, abyśmy, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyśmy składali, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Wir hatten das gesehen, dass es wie ein Widerspruch scheint, Schlachtopfer und lebendig. Myśmy to już rozważali, że to może wyglądać jako takie przeciwstawieństwo, że jest to ofiara, a jednak żywa. Wenn wir an die tatsächlichen Opfer im Alten Testament denken, bo kiedy przecież pomyślimy o tych faktycznych ofiarach w Starym Testamencie, dann wurden sie getötet. To one były przecież zabijane. Und dann als Opfer Gott dargebracht. I następnie przynoszone Bogu jako ofiara. Und der Gedanke, der hier dahinter steht, ist, ale myśl, która za tym tutaj stoi, jest taka, dass wir uns einerseits der Sünde für tot halten, że my z jednej strony mamy się uważać za umarłych dla grzechu, und dann in Neuheit des Lebens wandeln, i tej nowości życia chodzić. Und dass wir dann verstehen, dass unser Leben dem Herrn Jesus, unserem Herrn und Heiland geweiht sein soll. I powinniśmy to rozumieć, że nasze życie powinno być teraz poświęcone naszemu Panu i Zbawicielowi. Und dann wundern wir uns vielleicht manchmal, dass Gott auch die ganz einfachen Dinge des Zusammenlebens anspricht. I może się dziwimy, być może, że Bóg takie najprostsze rzeczy naszego życia, o nich mówi, do nich jakby przemawia. Und damit möchte ich jetzt zu Kapitel 13 kommen. I w związku z tym chciałbym przejść do 13 rozdziału. Und wir lesen dann die Verse 1 bis 7. I przeczytamy wiersze od 1 do 7. Każdy... 13 rozdział Rzymian od 1 wiersza do 7. Każdy człowiek niech się poddaje władzą zwierzchni, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, podatek. Komu cło, cło. Komu bojaźń, bojaźń. Komu cześć, cześć. Der Herr Jesus hat in seinem Gebet in Kapitel 17 gesagt, Johannes 17 natürlich. Pan Jezus w swej modlitwie w Ewangelii Jana w 17 rozdziale powiedział, dass die Gläubigen nicht von der Welt sind, aber dass sie noch in der Welt sind. Że wierzący nie są z tego świata, ale jeszcze są w tym świecie. Und das, na tym świecie. Das bedeutet für uns einerseits, a to oznacza dla nas z jednej strony, dass wir uns von allem fernhalten, was der bösen Welt angehört, że powinniśmy się trzymać od tego z dala, co dotyczy tego złego świata. System, das von Satan regiert wird. Od tego systemu, tego świata, który jest rządzony przez szatana. Aber dass wir uns andererseits in den irdischen Beziehungen auch der Welt gegenüber so verhalten, wie Gottes Wort es uns sagt. Ale też z drugiej strony, abyśmy się odpowiednio w stosunku do tego świata zachowywali, tak jak Słowo Boże nas poucza. Und dann lernen wir hier in den ersten Versen des Kapitels 13. I w tych pierwszych wierszach tego 13 rozdziału uczymy się. Zunächst einmal, dass Gott von uns fordert, dass wir der Obrigkeit gehorsam und untertan sind. Że po pierwsze Bóg oczekuje od nas, czy wręcz żąda od nas, abyśmy byli posłuszni władzą zwierzchni. Das ist so wie eine Überschrift über diesen ersten 7 Versen. To jest tak jakby taki tytuł tych 7 wierszy. Und dann
lernen wir noch viele Einzelheiten, die uns manchmal sehr schwierig erscheinen. I dowiadujemy się, czy uczymy się wielu też szczegółów, które być może wydają nam się trudne. Aber sie verlieren ihre Schwierigkeit, wenn wir sie immer mit dem Herrn Jesus in Verbindung bringen. Ale one jakby tracą swą trudność wtedy, kiedy łączymy je z Panem Jezusem. Zunächst einmal sagt uns Vers 1, dass es keine Obrigkeit gibt, außer denen, die von Gott eingesetzt sind. Po pierwsze, już na początku pierwszy wiersz nam mówi, że nie ma władzy, jak tylko od Boga. Das mag schon die erste Schwierigkeit sein im Verständnis. To już na początku, na wstępnie może być ta trudność w zrozumieniu. Wenn wir an die Obrigkeiten denken, nicht nur heute, sondern auch in der Antike zu dieser Zeit. Kiedy myślimy o władzy, i to nie tylko dzisiaj, ale również w tych czasach starożytnych, dann müssen wir feststellen, dass die meisten nicht gottesfürchtig sind. To musimy stwierdzić, że w większości ludzie nie byli bogobojni. Im Gegenteil, die viele sind feindlich gegen das Christentum eingestellt. Wręcz nawet wielu było przeciwnych chrześcijanom. Als Paulus lebte, regierte Nero in Rom. Bo przecież kiedy Paweł jeszcze żył, to w tym czasie żył, królował, czy rządził Neron w Rzymie. Czyli Christen verfolgt, który prześladował chrześcijan, jak wiemy. Und dann ist es für uns nicht einfach zu verstehen, dass alle von Gott eingesetzt sind. I dlatego właśnie nie jest dla nas takie proste zrozumieć to, że władza jest ustanowiona od Boga. Wir können das auch nicht verstehen. My tego też nie możemy zrozumieć. Das ist so einer dieser Verse, den wir im Glauben für uns annehmen müssen. I dlatego ten wiersz jest jednym takim z takich przede wszystkim, które musimy przyjąć wiarą. Aber es gibt uns auch eine gewisse Ruhe. Ale daje nam też pewne takie uspokojenie, wenn wir daran denken, dass alles auch nach Gottes Plan läuft. Że kiedy sobie to uświadamiamy, że wszystko biegnie jednak według Bożego planu. Ich möchte dazu mal einen Vers aus dem Propheten Zacharia lesen, den mir gerade in den Sinn kommt. Do tego chciałbym akurat miejsce, które przychodzi mi teraz na myśl, przeczytać z proroka Zachariasza. Zachariasz. Kapitel 6. Szósty rozdział. Ja, geht es um Pferde, die Rennen. In den ersten Pferden. Chodzi o Pferde. Ja, Wagen. My mamy wozy tutaj, cztery wozy. Brat ma konie. Ale... Jetzt die Stille nicht widzę, nie może nawet dokładnie tego miejsca znaleźć, o które chodzi. Berge von Erz sind, zwischen denen sie laufen. Das sind zwei Berge von Erz zwischen und in diesem. Ach, hier ist das Vers 1. Vier Wagen kamen hervor zwischen zwei Bergen und die Berge waren von Erz. Aha. Tu bratu chodzi o to miejsce z pierwszego wiersza, szósty rozdział, pierwszy wiersz, że te wozy, które wyjeżdżały z pomiędzy dwóch gór, a te góry były ze Spiżu, ale w niemieckim to troszeczkę inaczej jest, jakby... Że one, te góry, pomiędzy którymi się odbywał ten bieg, one były mocno ustanowione, że to musiało jakby iść pomiędzy tymi górami w swoim torem. W tym sensie to jest tak oddane. Czyli jakby niezmienne musiało biec według po prostu jakby tych granic ustanowionych przez te dwie góry. W tym sensie. Und das scheint ein Bild zu sein von den vier Weltreichen, die es gegeben hat. Babel, Persien, Griechenland und Rom. I to też może też wskazywać nam albo też pozwalać zrozumieć, kiedy pomyślimy o tych czterech mocarstwach, które generalnie
były już przedmiotem proroctw, czyli Babilonia, Medo-Persja, Grecja i rzymskie cesarstwo. Wenn wir uns das Bild vorstellen, ein Tal, rechts und links ein großer Berg. Więc teraz sobie wyobraźmy jakby tą dolinę i po lewej i prawej stronie góry. Und dazwischen können die Wagen sich bewegen, wie sie wollen. I jakby pomiędzy tymi górami, czyli tej przestrzeni, mogą się te wozy poruszać jakby chciały. Aber sie laufen in diese eine Richtung. Ale zawsze będą biec w tym jednym właściwym kierunku. Und können nicht nach rechts und links weiter weichen, als die Berge sind. I nie mogą się wychylić jak gdyby poza te dwie góry po prostu po bokach, które są. So kann man vielleicht verstehen, dass Gott die Regierungen in einem gewissen Maß tun und lassen lässt, was sie wollen. A więc te teraz możemy przenieść na te rządy, które ludzie sprawują, że mają pewną jak gdyby swobodę poruszania się w tej przestrzeni. Aber er erlaubt ihnen nicht, die Grenzen zu überschreiten, die er ihnen setzt. Ale nie mogą wyjść poza te granice, jak gdyby, które jednak Bóg ustawił. Und die Richtung, in der sie laufen, ist auch vorgegeben. I również kierunek, w którym oni zmierzają, jest również ustalony. So dass wir sagen können, die Welt entwickelt sich so, wie Gott es will. A więc możemy powiedzieć, że świat w pewnym sensie rozwija się tak, jak Bóg chce. Obwohl er in gewissen Grenzen Freiheit gibt. Chociaż jest pozostawiona jemu w pewnych granicach wolność. Und das kann uns vielleicht ruhig machen, wenn wir an Obrigkeiten denken, die gottfeindlich sind. I też możemy pomyśleć właśnie o tym, że są takie władze, zwierzchności, które są przeciwne Bogu. Und wir wollen einfach im Glauben verstehen, dass es so ist, wie Gottes Wort es hier beschreibt. I możemy też przez wiarę przyjąć właśnie to, że tak to jest, tak jak Bóg nam to opisuje. Und dann brauchen wir uns nicht zu beunruhigen, wenn irgendwie etwas in der Welt für uns unverständlich ist. I dlatego nie musimy być zaniepokojeni, jeśli są jakieś rzeczy na tym świecie, się dzieją, które są dla nas niezrozumiałe. Wir dürfen einfach in Vertrauen gehen und leben, dass Gott nichts entgleitet. My możemy w pełnej ufności po prostu oprzeć się na Bogu, że nic jemu nie wymyka się z ręki. Das, was für uns wichtig ist, wenn es um Obrigkeiten geht, jeśli chodzi o nas, co dla nas jest ważne w odniesieniu do władzy, ist also Vers 1, der erste Teil. To jest pierwszy wiersz, pierwsza część. Und wird in Vers 2 mit einer großen Verantwortung verbunden. I on w drugim wierszu czytamy, że jest to połączone z dużą odpowiedzialnością. Wenn wir also der Obrigkeit nicht gehorchen, dann sind wir Gott gegenüber ungehorsam. Bo kiedy nie jesteśmy posłuszni władzy, jesteśmy nieposłuszni Bogu. Möchte dazu noch einen Vers aus 1. Petrus 2 lesen. Do tego przeczytajmy pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. A więc 1 list Piotra, 2 rozdział, 13 i 14 wiersz. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Das ist unsere Verantwortung. To jest nasza odpowiedzialność. Aber es ist nicht unsere Verantwortung, irgendwie in den Lauf des Geschehens einzugreifen, dass wir irgendwie uns beteiligen oder andere Politiker und so weiter. Ale to też jest związane ściśle z tym, że tu nie chodzi o to, żebyśmy się mieszali w sprawy tego świata, na przykład ingerowali w kwestie polityczne, aby coś w tym zakresie przedsięwziąć. Aber wenn wir an Gehorsam der Obrigkeit gegenüber denken, ale jeśli myślimy o posłuszeństwie względem władzy, dann macht Gottes Wort eine Einschränkung. To Słowo Boże stawia nam jedno czy pewne ograniczenie. Und das ist das, was die Jünger einmal den hohen Priestern gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. I to jest ta sytuacja, o której czytamy w Dziejach Apostolskich, apostol pisze
Nie ma. Że uczniowie tam mówią, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi. Das ist ein Satz, der leicht gelesen wird. To jest zdanie, które może lekko jest czytane, aber der manchmal schwer zu verwirklichen. Ale jest nieraz trudne do urzeczywistnienia. To jest 5 rozdział Dziejów Apostolskich, 29 wiersz. Es gab unter den römischen Kaisern zum Beispiel, bo było tak za czasów panowania rzymskich cesarzy, eine Zeit, in der sie sich als Gott verehren ließen. Że oni jakby kazali się czcić jako bogowie. Und sie erwarteten, dass man sie anbetet als Gott. I oczekiwali takiego uwielbienia jak, jako Boga. Und wir kennen die Gesetze der damaligen Zeit, dass wenn man das nicht tat, das mit dem Tod bestraft. I my sobie jesteśmy może świadomi tego, że w tamtym czasie ktoś, kto tego nie czynił, wiązało się to ze śmiercią. Das ist sicher das extreme Beispiel, was man denken kann. To oczywiście jest ekstremalny przykład, jaki możemy teraz wymienić. Aber viele der Gläubigen sind in diesem Sinne der Obrigkeit nicht gehorsam gewesen, weil sie Gott mehr gehorchen wollten als den Menschen. Ale wielu wierzących właśnie nie było w ten sposób posłuszny temu wezwaniu cesarzy, bo chcieli być posłuszni Bogu. Das bedeutet für uns, dass wir uns die Kraft vom Herrn erbitten müssen. To oznacza tak samo i dzisiaj dla nas, że musimy wypraszać sobie tą moc od Pana, in solchen Situationen standhaft zu sein. Aby w takich trudnych sytuacjach być takimi stałymi. Und ich muss das noch einmal sagen, man kann natürlich leicht darüber reden. Jeszcze raz muszę powiedzieć, że można lekko czy prosto o tym mówić. Und wir wollen vorsichtig sein im Urteil gegen andere. I chcemy też być ostrożni w ocenie względem innych. Aber doch daran denken, was Gottes Wort uns sagt. Ale jednak myśleć o tym, co Słowo Boże nam na ten temat mówi. Und da möchte ich noch einmal eben in Erinnerung bringen, dass wir also durch Ungehorsam der Obrigkeit gegenüber ungehorsam Gott gegenüber sind. Ale też chciałbym przypomnieć o tym, że nie będąc posłusznymi władzy, musimy być świadomi też tego, że możemy być nieposłuszni Bogu. Und das sollte immer ein ernster Gedanke für uns sein. I to powinno być dla nas poważną myślą. Wobei wir an Obrigkeit nicht nur an die Obersten denken, ich weiß nicht, wer das bei euch ist, Kaczynski nicht. Bei uns ist das eben Angela Merkel und ja, jeder kennt die Regierenden, die an der Spitze stehen. Ja. A tu chodzi o to, żebyśmy nie zawsze w pojęciu władzy tutaj myśleli o rzeczywiście panu prezydencie czy pani premier bezpośrednio. Sondern dazu gehören natürlich auch alle Institutionen, die durch die Regierung bestellt sind. Ale tutaj chodzi o wszystkie zwierzchne czy instytucje na przykład, które są, sprawują swoje zwierzchnictwo. In diesem Sinne ist natürlich auch ein Lehrer an der Schule ein Teil der Obrigkeit. I w tym sensie jest takim przedstawicielem również nauczyciel w szkole. In diesem Sinne ist ein Beamter am Finanzamt auch ein Teil der Obrigkeit. W tym sensie jest taką osobą reprezentującą taki organ, na przykład urzędnik w urzędzie skarbowym. Jeder Polizist ist ein Teil der Obrigkeit. Każdy policjant jest również przedstawicielem władzy. Also auch diese Anordnungen, die von dort kommen, sind für uns verbindlich. A więc wszystkie zarządzenia jakby wychodzące z tej strony, od takich organów czy osób, są dla nas wiążące. Weil wir das Wort hier ernst nehmen, wer sich der Obrigkeit widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, Vers 2. I chcielibyśmy sobie to wyraźnie przeczytać, że w 13 rozdziale, drugi wiersz nam mówi, że to kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. Und dann kommt in Vers 3 eine Begründung. A w trzecim wierszu jest uzasadnienie. Die Begründung bezieht sich auf den Schluss von Vers 2. Sie werden ein Urteil über sich bringen, die widerstehen. I to uzasadnienie jest powiązane z końcówką drugiego właśnie wiersza, że rządzący bowiem nie są postrachem, którzy pełnią dobre, lecz dla tych, którzy pełnią złe uczynki. Mir scheint, dass Gott die Obrigkeit dann benutzt, um dieses Urteil oder Strafgericht zu bringen. I wydaje mi się, że Bóg używa tej tutaj władzy,
jako tej mającej moc wyroku pewnego, który może przyjąć karę tak samo. Ten vers 3 sagt, die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Bo właśnie ten trzeci wiersz nam to potwierdza, że rządzący nie są tym postrachem właśnie dla tych, którzy dobrze czynią, lecz dla tych, którzy źle czynią. Vielleicht sollten wir Vers 3 und 4 zusammen sehen. Być może możemy widzieć wiersz trzeci i czwarty razem. Da geht es darum, dass die Obrigkeit für Recht und Ordnung sorgt im Staat. Chodzi o to, że władza troszczy się też o porządek w państwie. Und insofern das Böse bestraft. W tym sensie, na tyle, że zło karze. Und das Gute sozusagen in Ruhe sich entwickeln lässt. A dobru jakby pozwala biegnąć. Wir wissen natürlich, dass das alles nicht immer nach Gottes Gedanken abläuft. My jesteśmy też jednak tego świadomi, że nie wszystko przecież w tym świecie odbywa się według Bożych zasad. Aber ich glaube, dass wir doch sagen können, dass diese grundsätzlichen Gesetze, wenn es um Verbrechen und ähnliches geht, doch bestraft werden überall. Ale jesteśmy, myślę, też tego świadomi, że jednak te podstawowe zasady w prawie naszym, jeśli chodzi o jakieś przestępstwa, to jednak są wyraźne karane te złe czyny. Insofern sagt Gottes Wort sogar in Vers 4, dass die Obrigkeit eine Dienerin Gottes ist. I w tym aspekcie właśnie jest tutaj powiedziane, że władza jest na służbie u Boga. In dem also in einem gewissen Sinne Recht und Ordnung noch besteht. W tym sensie właśnie, że prawo i pewien porządek jest ustanawiany, istnieje. Und insofern ist sie eine Dienerin Gottes, um das Böse zu bestrafen. I jest na służbie u Boga. Vers 4 am Ende. Czwarty wiersz na końcu, który odpłaca w niebie temu, co czyni źle. Und ich glaube, an dieser Stelle wird es auch wieder schwierig für uns. I w tym miejscu myślę, że też nie jest to łatwe dla nas. Wir erkennen ja in der Gesellschaft eine Veränderung immer mehr zum, dass man abweicht von Gottes Grundsätzen. Bo my zauważamy to, myślę, w społeczeństwie, że po prostu jest taka tendencja, że życie prowadzone wokół nas coraz bardziej oddala się od zasad Bożych, ogólnie jako życie. Das ist hier also in dem Bereich Europa, Nordamerika, was man als eine christliche Region bezeichnen könnte. A to właściwie w tym regionie, gdzie można by to nazwać chrześcijańskim zakresem, jak Europa czy Ameryka Północna, natürlich besonders zu erkennen. Jest to szczególnie właśnie tam rozpoznawalne, w tym obszarze. Und das mag in Gegenden dieser Welt, wo das Christentum gar nicht Fuß gefasst hat, noch viel stärker erkennbar sein. I ja, dass man nicht nach Gottes Prinzipien. A być może w krajach, gdzie w ogóle chrześcijaństwo nie zagościło, to być może jest to jeszcze bardziej nawet widoczne, że nie trzyma się w ogóle zasad, które wynikają ze Słowa Bożego. Da gibt es also viele Anordnungen, viele Bereiche von der Obrigkeit, die uns vielleicht Not machen. I być może są takie zarządzenia ze strony władzy, które nam też sprawiają trudności. Aber wenn wir sie immer an dieser einen Sache messen, ist es gegen Gottes Wort oder nicht, dann wird es für uns einfach. Ale jeśli my będziemy na to tak postrzegać i rozpatrywać, czy jest dana rzecz ustanowiona nawet przez władzę zgodna ze Słowem Bożym, albo jest przeciwna temu Słowu Bożemu, to będziemy łatwiej mieć w tym zakresie. Vielleicht halten wir manche Steuergesetze für ungerecht. Bo być może nam się przykładowo wydają pewne ustawy podatkowe niesprawiedliwe. Vielleicht halten wir manches für ungerecht, was an wirtschaftlichen Gesetzen besteht. Być może uznajemy coś za niewłaściwe, niesprawiedliwe, jeśli chodzi o pewne gospodarcze zarządzenia. Aber eigentlich brauchen wir uns nicht darum zu kümmern. Ale tak naprawdę to nie potrzebujemy się tak aż o to troszczyć. Wir sagen uns, wir sind von Gott eingesetzt. My możemy sobie powiedzieć, to jest przez Boga tak ustanowione.
Und sie sind seine Diener sozusagen. I władza jest na służbie u niego. Und wir brauchen uns nicht zu beunruhigen, weil wir nicht von dieser Welt sind. I nie musimy się tym niepokoić z tego powodu choćby, że nie jesteśmy z tego świata. Wir brauchen nur diesen einen Maßstab anzulegen, ist es gegen Gottes Wort ganz entgegengesetzt. I ten przymiar, jaki my powinniśmy zawsze posiadać, to to, z czym mamy do czynienia. Jak się to ma w stosunku do Słowa Bożego? Czy jest to zgodne ze Słowem Bożym, czy też jest to przeciwne? Vielleicht hilft uns auch der Gedanke, dass wir auf dem Weg in die Ewigkeit sind. Być może pomoże nam też ta myśl, że my jesteśmy na drodze do wieczności. Dass uns die Dinge auf der Welt nicht so sehr beschäftigen. I że te rzeczy, które są na tym świecie, nie bardzo nas zajmują. Oder ich müsste vielleicht besser sagen, nicht zu sehr beunruhigen. Albo być może lepiej powiedziawszy, nie tak bardzo muszą nas niepokoić. Ich will nämlich gar nicht sagen, dass wir uns nicht dafür interessieren sollen. Ja nie chcę też często powiedzieć, że my mamy się tak zupełnie niczym nie interesować. Nicht, dass wir geradezu als ein Hobby Politik betreiben, das meine ich nicht. Ja też nie mam tego na myśli, że my byśmy akurat sobie obrali jako hobby politykę. Aber manches, was wir an Entwicklungen sehen in der Politik, lässt uns doch erkennen, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Ale też niektóre rzeczy, które zauważamy w tym nawet świecie politycznym, to przykładając to do Słowa Bożego, widzimy, że ono jest prawdą. Dass wir doch erkennen, dass alles einem gewissen Ende zustrebt. Że tak naprawdę zauważamy to, że to wszystko, co ludzie w tym zakresie czynią, zmierza ku końcowi. Es ist ja oft gesagt worden, dass die Juden Zeichen fordern. Bo też często jest powiedziane na przykład, że Żydzi znaku żądają. Und dass sie auch in solchen Zeichen leben und wie Gott sie ja auch gegeben hat als Bestätigung für sein Wort. I też, że oni żyją w tym czasie, że Bóg im dał te znaki jako potwierdzenie swojego słowa. Oder Zeichen, an denen man den Fortgang der Geschichte erkennen kann bis zu ihrem Ende. Albo też znaki, które Bóg dał, które idą swoim torem aż do końca. Auf solche Zeichen warten wir nicht. Wir warten nicht auf solche Zeichen. My nie oczekujemy żadnych znaków, tak jak w stosunku do ludu izraelskiego, widzialnych znaków, o to tutaj chodzi. Der Christ wartet einfach auf seinen Herrn. Bo chrześcijanin oczekuje swojego Pana. Aber trotzdem sehen wir die Zeichen. Ale mimo to my widzimy pewne oznaki, te znaki, oznaki. Und sie machen uns eigentlich deutlich, dass Gottes Wort Wahrheit ist. I one potwierdzają właśnie nam, że Słowo Boże jest prawdą. Weil sie uns erkennen lassen, dass sie zu dem Ende hinstreben, das Gott schon vorhergesagt hat. Że tak naprawdę to wszystko pozwala nam zauważyć, że to zmierza do końca właściwie tego, który Bóg już określił. So verstehen wir vielleicht einfach, damit komme ich nochmal auf Johannes 17. I dlatego być może pozwoli nam to zrozumieć i tymi słowami przechodzę też do Jana 17. Was der Herr Jesus meint, wenn er sagt, sie sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Że Pan Jezus, tak jak mówiliśmy, mówi w tym fragmencie, 17 rozdział, że oni są na tym świecie, ale nie są z tego świata. Wir laufen also nicht mit geschlossenen Augen durch die Welt. A więc my nie biegniemy przez ten świat z zamkniętymi oczyma. Aber wir nehmen nicht teil an ihrem Treiben. Ale my nie bierzemy udziału w jego dążeniu. Ich will das mal so gerade nebenbei einflechten. Chciałbym to tak jakby pobocznie tutaj wpleść. Wenn der Herr uns Kinder geschenkt hat, że kiedy Pan dał nam dzieci, dann müssen wir durchaus mit offenen Augen durch die Welt gehen, um die Gefahren zu erkennen. To zdecydowanie musimy przechodzić przez ten świat z otwartymi oczyma, aby rozpoznawać niebezpieczeństwo. Und soweit es in unserer Macht steht, unsere Kinder vor diesen Gefahren zu bewahren. I na ile to stoi w naszej mocy, winniśmy nasze dzieci zachowywać przed niebezpieczeństwami. Und wenn die Kinder älter werden, a kiedy dzieci stają się starsze, auch in ein Alter der eigenen Verantwortung hineinwachsen, i już dorastają, czy wchodzą w ten wiek samodzielnej odpowiedzialności, dann müssen wir auch in der Lage sein, sie vor den Gefahren zu warnen, die in der Welt sind. To musimy być w stanie i zdolni jeszcze wciąż ku temu, aby ostrzegać ich przed niebezpieczeństwami, jakie są w tym świecie. Es gibt eine Zeit dann, wo wir nicht mehr, ich würde es anders sagen, wo die Kinder als Jugendliche für sich selbst verantwortlich werden. Bo jest taki czas już później, że dzieci stają się już odpowiedzialne same za siebie. Aber es ist gut, wenn wir ein Vertrauensverhältnis haben
und Warnungen aussprechen können. Ale jest dobrze, jeśli my mamy tą zaufaną relację z nim wciąż nadal i możemy im pewne też ostrzeżenia zawsze podać. Weil wir die Zeichen der Zeit kennen und erkennen. Żeby też poznawali te znaki czasu, w jakich się znajdujemy i rozpoznawali je dobrze. So sehen wir also die Entwicklung in der Welt sozusagen aus der Distanz eines Fremden. A więc jak gdyby oglądamy ten rozwój wypadków na tym świecie, jak gdyby z takiego dystansu, patrząc na to, jakby obcy, nie należący do tego. Aber wir haben vielleicht auch eine Verantwortung. Ale być może też zauważamy tu jednak naszą odpowiedzialność. Und das lese ich aus dem ersten Timotheusbrief. I do tego przeczytamy z pierwszego listu do Tymoteusza. Bekannten Vers. Pierwszy Tymoteusza. 1 Timoteusz 2, vers 1 und 2. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. A list vielleicht noch vers 2 und 4 dazu. Zdajmy się. Ja. I trzeci i czwarty wiersz. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wir finden hier diese Ermunterung. Znajdujemy to albo właśnie to napomnienie, czy tą zachętę, wofür wir beten können und sollen. Za czym my powinniśmy i możemy się modlić. Das ist sicherlich nicht eine umfassende Beschreibung aller unserer Gebetsgegenstände. Oczywiście to nie jest całkowity, pełny opis przedmiotu naszych modlitw tutaj. Also es ist eben ein Teil der Themen, für die wir beten können und sollen. Jest to po prostu tylko część jakby tematów modlitewnych, za którymi powinniśmy się modlić. Und da steht dann unter anderem für Könige und alle, die in Hoheit sind. I między innymi znajdujemy właśnie tutaj ten zapis za królów i za wszystkich przełożonych. In diesem Sinne kann uns die Obrigkeit durchaus interessieren. I w tym sensie przełożeni nasi, władza, nas interesują. Und nach diesem Wort hier in einem doppelten, ja, in einem doppelten Sinn auch. I w tym sensie nawet w tym podwójnym znaczeniu można powiedzieć. Das erste ist, dass der Herr in seiner Gnade uns gibt, dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen können. Po pierwsze, abyśmy, zauważmy, mogli prowadzić ciche i spokojne tutaj życie. Wir sind dankbar dafür, dass wir uns hier versammeln können, ohne Angst haben zu müssen. Bo my możemy być za to wdzięczni, że dzisiaj, tak jak tutaj, możemy razem sobie spokojnie w tej sali przebywać. Die Eltern unter euch kennen das wahrscheinlich noch anders. Bo być może starsi tutaj wiekiem mogą pamiętać albo znać inne też czasy. Bei Besuchen bei unseren tschechischen Brüdern habe ich das selber auch so ein bisschen empfunden in den 70er Jahren, wie schwierig das ist, als Christ zu bewegen. I też nie jest to kwestią taką prostą dla starszych, by łatwo się też poruszać w ogóle i też żyć. I to podczas takiej wizyty u brata z Czech też to zauważyłem, kiedy raz u niego byłem. Und insofern können wir dankbar sein und nach wie vor dafür beten, dass der Herr uns diese Freiheit schenkt und erhält. Ale dlatego właśnie jesteśmy Panu wdzięczni za to, że daje nam taką wolność, darując nam możliwość takiego zgromadzenia się na przykład. Aber es gibt auch einen zweiten Grund für die Obrigkeit zu beten. Ale jest drugi ten powód, o którym wcześniej mówiłem, że podwójnie to powinniśmy widzieć. Und dann denken wir daran, dass diese Obrigkeit ja aus Menschen besteht. Bo tym drugim powodem jest to, że władza to są ludzie. Und Gott will, dass alle Menschen errettet werden. A Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wir können vielleicht dafür beten, dass gute Gesetze erlassen werden. My możemy się na przykład modlić o to, aby były wydawane dobre ustawy. Aber erwarten können wir es eigentlich nicht. Ale nie możemy ich tak naprawdę oczekiwać. Der Herr schenkt es in seiner Gnade. Pan może to podarować w swojej łasce. Aber wenn wir an die Bilder der Bibel denken, wenn Obrigkeiten beschrieben werden. Ale jeśli oglądamy różne obrazy w Słowie Bożym, gdzie są opisywane różne władze, dann werden oft wilde Tiere benutzt als Bild. To niestety są często używane obrazy dzikich zwierząt.
Das ist eigentlich Obrigkeit im allgemeinen Sinn. To jest częstokroć też jakby w takim ogólnym ujęciu władza. Aber ich will es noch einmal sagen, Obrigkeit besteht eben auch aus einzelnen Menschen. Ale jednak chciałbym powiedzieć właśnie, że władza to są też poszczególni, pojedynczy ludzie. Und das ist der andere Punkt, dass wir beten können, dass diese Menschen sich bekehren. Dlatego jest to ten drugim punktem, że powinniśmy się modlić, aby ci też ludzie, jako ludzie po prostu się nawrócili. Vielleicht ist uns das nicht immer so bewusst, weil sie ein bisschen fremd für uns ist. Być może nie jesteśmy tego świadomi, bo ci ludzie są jakby tacy dalecy dla nas, ze względu na funkcje, które wykonują. Wir haben auch kaum die Möglichkeit, ihnen irgendwie das Evangelium zu bringen. Bo my przecież nie mamy za bardzo możliwości czy okazji, aby im przynieść Ewangelię. Aber trotzdem dürfen wir am Thron der Gnade für sie einstehen, dass sie doch erkennen, dass die Himmel regieren und nicht sie. Ale to jednak mamy ten przywilej, aby przychodzić do tronu łaski i modlić się o to, w tym sensie też, że to Bóg rządzi nad wszystkim, a nie tak naprawdę sami oni. Das ist ein ernster Gedanke und wir sollten das wirklich auch so für uns praktizieren. I to jest poważna myśl i powinniśmy tą rzecz właśnie praktykować. Das betrifft gottlose Regierungen und gottesfürchtige, wenn es sie noch gibt. I to dotyczy zarówno takich bezbożnych rządów, ale i takich rzeczywiście bogobojnych, jeśli takowe w ogóle jeszcze są. Und dann lesen wir es in Vers 5, darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. I w piątym wierszu czytamy, że przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed imieniem, lecz ze względu na sumienie. Das fasst also zusammen, was in den Versen davor geschrieben ist. To więc ujmuję teraz, podsumowuję razem to, co w powyższych wierszach było powiedziane. Zwei große Gedanken. Dwie duże, główne myśli. Alle Obrigkeit ist von Gott. Wszelka władza jest od Boga. Auch in Nordkorea. Również w Korei Północnej. Auch in Amerika. Także w Ameryce. Überall. Wszędzie. Selbst wenn sie durch eine Revolution an ihr Amt gekommen sind. Nawet jeśli doszli do władzy, czy ta władza doszła do rządów poprzez rewolucję. Wir müssen akzeptieren, jede Obrigkeit ist von Gott. To my mamy to akceptować, że wszelka władza jest od Boga. Und die andere, das ist diese Frage der Bestrafung des Bösen. I drugą kwestią jest tu karalność za zło. Und das fasst der Heilige Geist hier zusammen. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, das ist die eine Seite. Przeto, dlatego Duch Święty to przedstawia nam, przeto trzeba się jej poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, czy tą karą, to jest ta pierwsza strona. Und die andere Seite ist des Gewissens wegen. Lecz także ze względu na sumienie i to jest ta druga strona. Ich denke, das ist mehr die gegen Gott gerichtete Seite. Ja myślę, że to jest właśnie względem Boga już nakierowana strona. Dass wir wissen, wenn wir ungehorsam sind, dann sind wir auch Gott ungehorsam und das sollte unser Gewissen belasten. Że jeśli my jesteśmy nieposłuszni władzy, to tym samym stajemy się nieposłuszni Bogu i to obciąża nasze sumienie. Oder positiv ausgedrückt, wir sollten mit gutem Gewissen vorangehen, weil wir in Gehorsam der Obrigkeit gegenüber leben. Albo pozytywnie to przedstawiając, powinniśmy iść przez życie z dobrym sumieniem, ponieważ chcemy być posłuszni zarówno władzy i tym samym Bogu. Und dann kommt Vers 6 und 7 noch hinzu. I do tego dochodzi nam wiersz 6 i 7, aus denen wir lernen, dass Gott der Obrigkeit Aufgaben gegeben hat, z których uczymy się, że Bóg dał władzy zadania, die sie für ihn entrichten, które są dla niego czynione. Wir lesen die interessante Aussage im Deutschen, sie sind Gottes Beamte, ich weiß nicht, welchen Ausdruck ihr da w niemieckim jest, że oni są urzędnikami Bożymi, mają uns ist die. Są urzędnikami, albo u nas tak jest sługami Bożymi. Jedenfalls ist der Gedanke, dass sie von Gott angestellt sind, ihre Aufgaben zu erfüllen. Chodzi tu o to, że tu jest ta myśl zawarta, że oni są ustanowieni, ci rządzący, aby wypełniać te zadania, które są im przydzielone. Und wenn dann in Vers 6 steht, denn deswegen entrichtet ihr auch Steuern. I dlatego mamy też napisane, dlatego też i podatki płacicie.
Dann bezieht sich das sowohl auf Strafe als auch auf gutes Gewissen. I to odnosi się zarówno w stosunku do kary, jak i dobrego sumienia. Die Strafe wäre fällig, wenn wir diesen Verpflichtungen, Steuern zu bezahlen, nicht nachkommen. Naturalnie do czynienia z karą mamy wtedy, jeśli nie dopełniamy obowiązków płacenia podatku. Und des Gewissens gegen Gott gegenüber natürlich besteht auch diese Verpflichtung. I ze względu na sumienie względem Boga tak samo mamy ten obowiązek, aby to czynić. Und es ist natürlich eine ganz einfache Sache, dass die Diener Gottes eben auch Steuern brauchen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. I to jest też rzeczą konieczną, że tak samo ci, którzy są Gottes ihre Aufgaben, sie brauchen Geld, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Tak samo wierzący potrzebują też tych pieniędzy, aby te zadania, które są nałożone, wynikające z tej konieczności, wypełniać. Deswegen ist Vers 7, dass wir alles denen geben, wie es sich gehört. I dlatego ten siódmy wiersz wzywa nas do tego, aby oddawać każdemu to, co mu się należy. Da ist sicher manche Ungerechtigkeit verbunden. To czasami może być powiązane z pewną niesprawiedliwością. Und gerade bei uns in Deutschland wird immer sehr viel über Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Steuern und Geld gesprochen. Akurat u nas w Niemczech dużo się teraz mówi o sprawiedliwości względem podatków, płacenia i tak dalej. Und dann bleibt für uns wieder dieser Gedanke, es ist von Gott eingesetzt. To jednak dla nas pozostaje ta naczelna myśl, że to jest ustanowione przez Boga. Und der zweite Gedanke, ich lebe zwar in der Welt, aber ich gehöre nicht zu dieser Welt. I ta druga myśl z tym związana to jest właśnie ta, że ja żyję w tym świecie, ale nie jestem z tego świata. Und deswegen ertrage ich auch solche Ungerechtigkeiten. I tak samo mogę również znosić te niesprawiedliwości w tym zakresie, które są ustanowione. Und erfülle meine Pflichten Gott gegenüber. I ja wypełniam to ze względu jako mój obowiązek względem Boga. Indem ich, wie das hier steht, Steuer gebe, dem die Steuer gehört. I w ten sposób to czynię, że płacę temu, przykładowo podatek, któremu się należy. Oder Zoll, dem der Zoll gehört. Albo płacę cło temu, któremu się ono należy. Vielleicht darf man in diesem Zusammenhang auch an das Wort denken, das der Herr Jesus einmal sagte. Być może w powiązaniu z tym wersetem można pomyśleć o pewnym miejscu, o którym Pan Jezus też mówił. Die Pharisäer hatten ihn ja gefragt, soll man dem Kaiser Steuern geben? Bo przecież znamy to miejsce, że Pan przyszli faryzeusze do Pana, zapytają go, czy należy płacić podatek cesarzowi. Das war ein anderer Zusammenhang als hier. Był to inny może kontekst, czy inna sytuacja już tutaj ją mamy. Sie wollten dem Herrn Jesus in ihrer Rede eine Falle stellen. Bo oni w swojej mowie chcieli jakby podłożyć przeszkodę Panu Jezusowi, a doprowadzić go do upadku. Aber die Antwort, die der Jesus gegeben hat, können wir vielleicht auch hier mit hineinbringen. Ale tą odpowiedź, jakiej Pan tam udzielił, to możemy tutaj również dołączyć jakby do tego miejsca. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Oddawajcie cesarzowi, co jest cesarskiego, co jest cesarzowi. Und Gott, was Gottes ist. A to, co oddawajcie Bogu, co jest Boże. Wir kommen also unseren Verpflichtungen als Bürger dieses Staates nach. A więc my wypełniamy te obowiązki, jakie nam przynależą jako obywateli państwa czy miasta. Und wollen bei allem unserem Gott die Ehre geben. I przy tym wszystkim chcemy również oddać Bogu cześć. Und dann endet Vers 7 und der ganze Abschnitt mit den Worten gibt auch denen die Furcht, denen die Furcht gehört und denen, denen die Ehre gehört. Ale jeszcze czytamy, że komu bojaźń, bojaźń, a komu cześć, cześć. Das bedeutet, dass wir auch die Obrigkeit ehren, weil sie von Gott eingesetzt ist. I to oznacza, że my tę władzę też czcimy z tego powodu, że one są przez Boga ustanowione. Weil gerade so viel Ungerechtigkeit in der Welt ist. Akurat dlatego też, że wiele niesprawiedliwości w tym świecie jest. Besteht vielleicht die Versuchung auch für uns über die Obrigkeit zu lästern. Również istnieje taka pokusa u nas, aby wyśmiewać się albo drwić z władzy. Oder über die Obrigkeit zu spotten. Albo drwić sobie po prostu z władzy. Eigentlich verbietet uns Gottes Wort. Ale
jednoznacznie, czy generalnie Słowo Boże nam zabrania czegoś takiego. Jeszcze raz otwórzmy ten pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Dem König sollen wir Oberherren untertan sein und, als, und den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind. Und dann kommt als unten Vers 17, er weist allen Ehre. 17. Wiersz, brat, ma na myśli. 1 Piotra, 2 rozdział, 17 wiersz. Wszystkich szanujcie. Liebt die Brüderschaft. Braci, miłujcie. Fürchtet Gott. Boga się bójcie. Und ehrt den König. Króla czcicie. Das übertragen wir hier also ehrt die Obrigkeit. I to przenosimy właśnie na zastosowanie tej myśli, żeby oddawać cześć, komu ona się należy. Das sind Ermahnungen in Gottes Wort, die nicht immer einfach zu verwirklichen sind. I to są te napomnienia w Słowie Bożym, które nie zawsze są łatwe do urzeczywistnienia. Aber wir wollen uns doch dadurch ermuntern lassen, dass alles von Gott so angeordnet ist. Ale chcemy się też zachęcić tym, że to wszystko jest ustanowione przez Boga, zarządzone przez Boga. Und dass uns bewusst ist, wir erfüllen Gottes Willen, wenn wir so leben, wie es hier geschrieben ist. I jesteśmy świadomi tego, że jeśli tak żyjemy, jak Słowo Boże nas poucza, to wypełniamy tym samym wolę Bożą. Das macht uns nicht stolz oder überheblich. A to nie czyni nas wyniosłymi albo pysznymi. Aber ich meine, dass unsere Herzen ruhig machen kann in dieser unruhigen Zeit, in der wir leben. Ale to jakby uspokaja nas, jeśli tak czynimy, w tym niespokojnym czasie i życiu, jakim żyjemy. Wo wir manchmal denken, so kann man doch nicht regieren oder so kann man doch nicht miteinander umgehen, als Völker auch untereinander. Gdzie być może myślimy, że widzimy to, że nie da się tak łatwo nawet żyć pomiędzy ludźmi czy pomiędzy narodami. Aber dann denken wir noch an das Bild im Anfang. Die Berge markieren die Grenzen. Ale pomyślmy jeszcze raz o tym obrazie, o którym wcześniej mówiliśmy, że te góry, one jakby wyznaczają nam granice. Nichts entgleitet Gottes Händen. Nic nie wymyka się Bogu z rąk. Er kommt zu seinem Ende, auch mit der Erde. On dojdzie do końca, również swojego końca z tą ziemią. Und wir sind nur Fremde auf der Erde. A my jesteśmy tylko obcymi na tej ziemi. Das eigentliche Bürgertum ist in dem Himmel. Bo nasza ojczyzna jest w niebie. Und wir sind in der Hand unseres Herrn. I my jesteśmy w ręce naszego Pana. Und seine Hand entreißt uns nichts. I z jego ręki nic nas nie wyrwie. Wir lesen heute die Verse 8, 9 und 10 aus Römer 13. My przeczytamy dzisiaj z Rzymian 13 rozdziału. Przeczytamy 8, 9 i 10 wiersz. 8, 9 i 10 wiersz. Przeczytamy z listu do Rzymian 13 rozdział. Przeczytamy te wiersze. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Wir haben ja gestern schon gesehen, dass wir in diesem Kapitel mitten in der Belehrung stehen, die unser Leben betreffen. My już wczoraj zauważyliśmy to w tym rozdziale rozważanym, że znajdujemy się właściwie pośrodku okoliczności, które dotyczą naszego życia. Das geht von Kapitel 12 bis Kapitel 15 in diesem Brief. To właściwie już jest zawarte od 12 do 15 rozdziału tego listu.
Und gestern hatten wir die Verse 1 bis 7, die davon handeln, wie wir uns der Obrigkeit gegenüber zu verhalten haben. Wczoraj mieliśmy przed sobą te pierwsze 7 wiersze 13 rozdziału, które pouczają nas, jak mamy zachowywać się względem władzy. Das waren Belehrungen, die mehr nach außen gehen. Były to pouczenia, które jak gdyby kierują się bardziej na zewnątrz. Und heute haben wir von Belehrungen gelesen, die nach innen gehen. A dzisiaj czytaliśmy o pouczeniach, które bardziej kierują się jakby do wewnątrz. Damit meine ich unser Verhältnis zueinander als Gläubige. A mam tu na myśli nasz stosunek pomiędzy sobą jako wierzący do siebie. Das heißt also innerhalb der Familie Gottes. A więc w zakresie czy wewnątrz rodziny Bożej. Und es ist ein Punkt, den der Apostel Paulus hier herausstellt. I to jest ten punkt, który uwypukla tutaj apostoł Paweł. Das ist die Liebe zueinander. A to jest miłość do siebie nawzajem. Aber ich möchte drei Punkte hier in diesen Versen ansprechen. Ale ja mimo to chciałbym jakby trzy punkty ukazać w tym fragmencie. Die ersten beiden sind so wie eine Einleitung zu dem Hauptthema. Te pierwsze dwa są jakby takim wprowadzeniem do tematu głównego. Das Hauptthema ist, dass wir einander lieben sollen. Bo tym głównym tematem to właśnie jest to, że mamy się nawzajem miłować. Und die beiden anderen Punkte sind, dass wir schuldig sind, das zu tun. A te dwa pozostałe punkty to jest między innymi to, że jesteśmy winni. Und als zweites möchte ich kurz darauf eingehen, dass der Apostel von dem Gesetz spricht. Winni względem siebie to czynić, a po drugim punktem jest to, że Paweł mówi też o zakonie. Wenn wir lesen, dass wir niemand irgendetwas schuldig sein sollen, bo jeśli czytamy tutaj w 8 wierszu, że nikomu nic winni nie bądźcie, dann sind nicht in erster Linie Schulden gemeint, die wir vielleicht an Geld haben, to nie są tu w pierwszej kolejności na myśli te kwestie związane, że jesteśmy komuś dłużni, na przykład pieniądze. Ich sage nicht in erster Linie. Ja nie mówię tutaj pod tym kątem, że w pierwszej linii. Es ist natürlich darin enthalten auch. To może być tak samo naturalnie tutaj zawarte. Aber diese Schuld, die Paulus hier anspricht, hat einen etwas anderen Schwerpunkt. Ale o tej winie, gdyby, czy o tym, że jesteśmy winni nic winni nie bądźcie, to jednak tutaj Paweł porusza całkiem inny punkt. Es ist etwa so wie eine geistliche Pflicht, die wir haben. To jest na myśli taki jak gdyby duchowy obowiązek, który posiadamy, die wir nicht irgendwann abgetragen haben, którego nie możemy jak gdyby tak sobie zbyć. Wenn wir irgendeine materielle Schuld haben, bo jeśli mamy na przykład materialny dług, dann ist in dem Moment zu Ende, wo wir den Betrag zurückgegeben haben. No, on kończy się w tym momencie, kiedy go faktycznie spłacimy. Aber diese Schuld, von der Paulus hier spricht, ale ta, nazwę to tak, powinność, o której tutaj Paweł pisze, ona jest innego rodzaju. Ist eine geistliche Verpflichtung, die unser ganzes Leben gilt. To jest ta, taka, takie duchowe zobowiązanie, powinność, która wiąże się z całym naszym życiem. Insofern können wir sie nicht abtragen. A więc na tyle zauważamy, że nie możemy sobie tak to jakby zamknąć czy zbyć. Sondern wir sollen in dem Bewusstsein leben. Lecz powinniśmy żyć w takiej świadomości, dass der Herr von uns erwartet, dass wir diese Verpflichtung unser Leben lang erfüllen. Że Pan Jezus oczekuje od nas tego, abyśmy przez całe swoje życie tutaj wypełniali właśnie tą powinność. Ich möchte noch auf eine andere Stelle im 1. Johannesbrief hinweisen, wo das ähnlich ausgedrückt ist. Chciałbym wskazać na jedno miejsce z listu Jana, gdzie podobnie ta rzecz jest wyrażona. Entschuldige. Ja. 1. Johannes. Że jesteśmy winni jedni drugich miłować. O ten wiersz chodzi. 4:11. Ja.
niż... No to miejsce też, ale nie wiem. Ale jest taki werset właśnie, że jesteśmy winni... Ja, w kapitel 1, vers 16 und 17. Vers 16. Kapitel 3, vers 16. Entschuldigung. Mm-hmm. Kapitel 3, vers 16. Aha, jest. Rozdział 3, 16 wiersz. Tak, brat Robert wcześniej właśnie mówił. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Das ist ein Vers, der vielleicht auch ein bisschen uns erschreckt. Być może ten wiersz jak gdyby nas przeraża czy przestrasza. Aber Gottes Wort gibt uns immer einen bestimmten Maßstab. Ale Słowo Boże zawsze daje nam określony wzór, der seinem Gedanken und seiner Heiligkeit entspricht. Który odpowiada Jego myślom świętości. Und dieser Maßstab ist immer der Herr Jesus. A tym wzorcem jest zawsze Pan Jezus. Und da wird gesagt, so wie er für uns sein Leben gegeben hat. Tą miarą jakby dla nas, i jeśli On oddał za nas życie swoje, haben wir die Schuld, wie wir das eben erklärt haben, to tak samo my jesteśmy winni właśnie auch bereit zu sein, für unsere Brüder das Leben anzusetzen. Być gotowymi na to, aby swoje życie, być gotowymi, aby oddać, nawet za braci. Vielleicht ist das ein Gedanke, den nicht jeder jetzt für sich so haben muss, in dem Sinne, kann ich das? Być może nie każdy musi zaraz sobie jakby to rozważać, czy ja tak rzeczywiście mogę, albo jestem w stanie. Ich habe einmal von einem Evangelisten etwas gelesen, was ich sehr gut hier anwenden kann. Ja kiedyś w tym temacie czytałem coś u pewnego Ewangelisty. Der hatte auch irgendetwas in seinem Vortrag gesagt von, dass man auch für seinen Glauben bereit ist zu sterben. On podczas swojego wykładu powiedział takie zdanie, czy jest się gotowym, aby złożyć swoje życie za wiarę. Und dann wurde am Ende von einem kritischen Zuhörer gefragt. Ale na koniec, kiedy już było po wykładzie, został zapytany przez akurat jednego z krytyków, który był obecny na sali. Sind Sie denn selbst bereit zu sterben für Ihren Glauben? Czy Pan sam, który Pan to mówi, jest Pan gotów umrzeć za swoją wiarę? Da hat er folgende Antwort gegeben. To on dał taką odpowiedź. Heute hat der Herr mir die Aufgabe gegeben, das Evangelium zu verkünden. Mój Pan dał mi dzisiaj akurat zadanie głosić Ewangelię. Und er hat dazu die Kraft gegeben. Dał mi ku temu stosowną moc. Und wenn er morgen von mir verlangt, für meinen Glauben zu sterben, a jeśli jutro zażąda ode mnie, żebym złożył swoje życie za wiarę, dann vertraue ich ihm, dass er auch dann die Kraft dazu gibt. To ja ufam temu, że on tak samo da mi ku temu siłę, abym to zrobił. Und insofern brauchen wir uns nicht um das zu sorgen, was noch nicht da ist. A więc w tym sensie to mówię, że nie musimy się teraz już jakby być zatroskani z tego powodu, jeśli nie mielibyśmy siły ku temu, aby tak postąpić, jak to pisze. Sondern einfach in Vertrauen auf unseren Herrn unser Leben führen. Lecz w zaufaniu pełnym i ufności prowadzić nasze życie do Pana. Und in dem Zusammenhang, den wir jetzt vor uns haben, daran denken, was er für uns getan hat. I w związku z tym, to o czym teraz tutaj myślimy, rozważamy, pomyślmy zawsze, co On dla nas uczynił. Und dann möchte ich kurz etwas dazu sagen, dass Paulus hier das Gesetz zitiert. I teraz wracając do listu do Rzymian. Paweł cytuje tutaj zakon. Er hat in Vers 8 am Ende geschrieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Bo czytamy, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Und dann führt er einen bestimmten Vers aus dem Alten Testament an. I przytacza tu pewien werset ze Starego Testamentu. Und sagt am Ende, alles ist zusammengefasst in dem einen Wort, Vers 9 am Ende, du sollst deinen Nächsten lieben. I kiedy dalej to czytamy w 9 wierszu, on cytuje po kolei jakby te przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, to na końcu pisze po dwukropku miłuj, że to wszystko w tym słowie się streszcza. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Vielleicht erinnern wir uns noch an die Kapitel 5 bis 7 im Römerbrief. Być może przypominamy sobie zawartość rozdziałów 5 do 7 w tym liście do Rzymian, wo Paulus ausdrücklich gesagt hat, dass das Gesetz nicht für den Glaubenden ist.
dass man es nicht halten kann und es deshalb keine Kraft gibt. Że Paweł powiedział wyraźnie, że zakonu nie da się zachować i wykonać we własnej sile i też on sam nie daje siły. Er hat dort gesagt, dass wir nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt sind. I powiedział również, że my nie jesteśmy usprawiedliwieni z uczynku zakonu, sondern durch den Glauben an den Herrn Jesus. Lecz przez wiarę w Pana Jezusa. Und deswegen kann die Frage aufkommen, warum zitiert er dann jetzt das Gesetz? Dlatego może powstać takie pytanie, dlaczego w tym momencie Paweł posługuje się cytując zakon? Und dazu sind zwei Gedanken wichtig. I do tego w związku z tym są dwie ważne myśli. Der erste ist der, pierwsza jest taka, dass in dem Gesetz die Gedanken Gottes niedergelegt sind, że już w zakonie zostały zawarte czy spisane myśli Boże, die für das Leben der Menschen auf der Erde gültig sind. Które są obowiązujące ludzi żyjących na ziemi. Ich denke jetzt nicht an die besonderen Zeremonien für Israel, wenn es um Opfer und solche Dinge geht. Ja nie mam w tej chwili tutaj na myśli tych określonych ceremonii związanych z ofiarami dla ludu izraelskiego. Sondern zum Beispiel das, was er hier anführt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so weiter. Lecz właśnie to, co tutaj czytamy, że masz nie cudzołożyć, nie zabijać, nie kradnij, nie pożądaj. O tych rzeczach tutaj mówimy. Wenn wir daran denken, dass unser Gott ein Gott ist, der sich nicht verändert, jeśli pomyślimy o tym, że nasz Bóg jest tym Bogiem, który się nie zmienia, dann müssen wir auch sehen, dass er seine Gedanken über diese Sache nicht verändert. To musimy być świadomi tego, że Boże myśli co do tych kwestii się nie zmieniają. Die bleiben immer gültig, solange es Menschen auf der Erde gibt. One obowiązują wciąż tak długo, jak ludzie żyją na tej ziemi. Und deshalb kann Paulus sie hier anführen als eine Bestätigung von dem, was er sagt. I dlatego Paweł przytacza tutaj właśnie te sformułowania i myśli jako potwierdzenie tego, co chce powiedzieć. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf den Unterschied zu den Kapiteln 5 bis 7 und diesem hier kommen. I chciałbym tutaj jeszcze wejść na tą różnicę pomiędzy rozdziałami 5 do 7 i tym, co tutaj czytamy. Unsere alten Brüder haben oft gesagt, nasi starsi bracia często mówili, das Gesetz ist nicht die Grundlage für unseren Glauben und für unsere Beziehung zu Gott. Że zakon nie jest podstawą naszej wiary ani naszego stosunku do Boga. Und das wirft natürlich auch Fragen auf. I to naturalnie wywołuje samoistne pytania. Ich selbst habe lange gebraucht, das richtig zu verstehen. Ja sam potrzebowałem dużo czasu, aby to we właściwy sposób zrozumieć. Weil man eben so oft im Neuen Testament Zitate aus dem Alten liest. Ponieważ też i często czytamy wiele cytatów ze Starego Testamentu w treści cytatów w treści Nowego Testamentu. Aber ich glaube, die Schwierigkeit kann man ganz einfach auflösen. Ale tą trudność można dosyć prosto jednak rozwiązać. Unsere Beziehung zu Gott steht auf einem bestimmten Fundament. Nasza relacja, czy stosunek z Bogiem jest oparty na określonym fundamencie. Und das Fundament ist der Jesus und sein Tod am Kreuz. Tym fundamentem jest Pan Jezus i Jego śmierć na krzyżu. Nur der Glaube an den Herrn Jesus, der für uns gestorben ist, bringt uns in eine lebendige Beziehung zu Gott. Tylko ta wiara właśnie w Jego osobę i w Jego dzieło prowadzi nas do żywej relacji z Bogiem. Die meisten Menschen glauben, dass sie durch gute Werke und das Halten von Gesetzesworten eine Beziehung zu Gott herstellen können. Wielu ludzi uważa, że poprzez spełnianie uczynków i trzymanie się słów zakonu są w stanie wejść w relację z Bogiem. Das ist eine äußere Beziehung, ale jest to jedynie taki czysto zewnętrzny stosunek, die uns aber kein Leben gibt, który nie daje nam rzeczywiście życia. Und deswegen sagt Paulus, nicht aus Gesetzeswerken werden wir gerechtfertigt. Dlatego Paweł mówi, że to nie z uczynków zakonu możemy być usprawiedliwieni. Ich glaube, wenn man heute durch Bogatynia ginge, ja myślę, że dzisiaj, gdybyśmy się przeszli przez miasto Bogatynia, und würde beliebige Menschen fragen, was glauben Sie, wie Sie in den Himmel kommen? Gdybyśmy zadali to pytanie ludziom, co Pan czy Pani myśli na temat możliwości wejścia do nieba? Viele würden sagen, durch gute Werke. To wielu odpowiedziałoby przez dobre uczynki. Die 10 Gebote halten. Spełnianie 10 przykazań. Den Rosenkranz beten. Den Rosenkranz beten. Kennst du Rosenkranz? Różaniec. A, różaniec. Dziękuję. Odmawianie różańca.
Und ähnliche Antworten. I tego typu odpowiedzi mogłyby paść. Da sieht man immer die Bemühungen des Menschen, dass man etwas tun will, um zu Gott zu kommen. A więc ogólnie, gdybyśmy mieli to podsumować, to widać wszelkie możliwe wysiłki człowieka, aby poprzez nie dojść do Boga. Und das ist der Weg des Gesetzes, der uns nicht zum Glauben führt. To jest właśnie ta droga zakonu, która nie prowadzi nas do rzeczywistej relacji z Bogiem. Aber wenn wir den Jesus kennengelernt haben als unseren Heiland, jeśli poznaliśmy naszego Pana Jezusa jako Zbawiciela, der für uns gestorben ist, który za nas zmarł, dann verstehen wir das Gesetz so, dass Gott uns sagt, wie wir uns hier auf der Erde verhalten sollen. To wtedy dopiero rozumiemy we właściwy sposób zakon, że on pokazuje nam zasady też naszego zachowania się w tym świecie. Und deswegen sagt der Herr Jesus auch, ich komme nicht, um das Gesetz aufzulösen. Dlatego Pan Jezus powiedział, nie przyszedłem rozwiązać zakon, sondern um es zu erfüllen. Lecz go wypełnić. Natürlich hat damit auch die Prophezeiungen gemeint, die auf ihn hinwiesen. Naturalnie, że on też miał na myśli te wszystkie proroctwa zawarte w zakonie, które na niego wskazywały. Aber sein Leben entsprach genau den Gedanken Gottes für ein Leben eines Menschen auf der Erde. Ale jego życie odpowiadało dokładnie zasadom Bożym dla człowieka, które były na tej ziemi. Und das ist eben auch unser Vorbild. I to jest nasz obraz, to przykład. Und deswegen verstehen wir, dass Paulus und die anderen Schreiber oft das Gesetz zitieren. I dlatego możemy zrozumieć właśnie w ten sposób to, że Paweł czy inni pisarze często przytaczają zakon. Ich will das noch einmal sagen, nicht als ein Fundament, damit dass wir ewiges Leben bekommen. Jeszcze raz chcę to powtórzyć, nie jako fundament dla uzyskania nowego życia, sondern weil wir verstehen, dass Gott uns in Heiligkeit leben, unser Leben in Heiligkeit führen soll. Żebyśmy to rozumieli, ale po to ten zakon jest przytaczany, abyśmy też w pewnej świętości i Bożych zasadach mogli prowadzić życie na tej ziemi. Das einzige Fundament ist der Glaube an den Herrn Jesus und sein Tod am Kreuz auf Golgatha. Bo jedynym fundamentem jest dzieło i osoba Pana Jezusa na krzyżu Golgoty. Wenn wir das jetzt so als Einleitung verstanden haben, jeśli to zrozumieliśmy jako pewne wprowadzenie, dann wollen wir uns mit der eigentlichen Ermahnung oder Ermunterung beschäftigen. To chcemy się zająć tym właściwym faktycznie pouczeniem, czy też zachętą albo napomnieniem, dass wir einander lieben sollen. Że mamy się wzajemnie miłować. Dass das diese heilige Verpflichtung ist, die Gott uns auferlegt. To jest właściwie ten święty obowiązek, który Bóg na nas nakłada. Und das ist ein manchmal, oder es scheint uns manchmal ein schwieriges Thema zu sein. I to wydaje się dla nas tak samo trudnym tematem. Weil wir von Natur aus dazu neigen, ponieważ my jesteśmy skłonni z naszej natury, erst dann eine Liebe zu erweisen, wenn wir selbst geliebt werden. Że my okazujemy wtedy miłość danej osobie, jeśli sami przez nią jesteśmy miłowani. Unsere Beziehungen beruhen oft darauf, dass es eine Antwort erst gibt, wenn wir selber geliebt werden. Po prostu nasze relacje opierają się na wzajemności albo odwzajemnianiu, jeśli otrzymujemy odpowiedź od tej drugiej osoby na to, co my jej czynimy. Aber wenn wir Liebe wirklich verstehen wollen, ale jeśli my rzeczywiście chcemy zrozumieć miłość, dann müssen wir natürlich an Gott und seine göttliche Liebe denken. To musimy przede wszystkim w pierwszej kolejności pomyśleć o Bogu i Jego miłości. Und da gehe ich noch einmal zurück na kapitel 5. I jeszcze raz, w związku z tym, przejdźmy do rozdziału 5 tego listu. Wiersz 8 przeczytamy. 5 rozdział Rzymian, 8 wiersz. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Und dann ein paar Verse weiter steht auch noch, dass wir Feinde Gottes waren. Kilka wersetów dalej jest napisane, że byliśmy wrogami Bożymi. Das ist in Vers 10, denn wenn wir da wir Feinde waren, Gott verdient. 10 wiersz. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego. Dann verstehen wir, dass Liebe
nicht aus einem Anlass lebt, den der andere gegeben hat. A więc w tym momencie rozumiemy, że miłość nie wywodzi się z jakiegoś powodu, który ktoś nam daje do miłowania. Wir standen also als Feinde Gott gegenüber. Bo my byliśmy wrogami Bożymi. Wir waren Sünder. Byliśmy grzesznikami. Und Sünde ist etwas, was Gott nicht ertragen kann. A grzesznik to ten, który nie chce nawet nic mieć, nie może znieść w ogóle Boga. Und doch war seine Liebe oder ist seine Liebe so groß, dass er uns erretten wollte. A jednak Boża miłość była tak potężna, że chciał nas zbawić. Das heißt, wahre Liebe, a więc prawdziwa miłość, ist aktiv und nicht reaktiv. Ja, jest aktywnym działaniem, a nie reakcją na jakieś działanie. Und das müssen wir für uns jetzt versuchen zu verstehen. I to musimy spróbować w stosunku do nas samych zrozumieć. Wenn wir zum Beispiel lesen im Epheserbrief, dass wir einander ertragen sollen in Liebe. Bo jeśli my czytamy w liście do Efezjan w rozdziale 4, że znoście jedni drugich, dann spüren wir schon die Herausforderung, die darin steckt. To odczuwamy, myślę, to wezwanie w stosunku do nas, które jest w tym zawarte. Denn jemand zu ertragen bedeutet ja, dass er eine Eigenschaft hat, die uns nicht gefällt. Że odczuwamy to, że tego, którego mamy znosić, to on ma coś w sobie takiego albo takie cechy, które nie są dla nas łatwe do zniesienia. Er hat vielleicht einen Charakter, der uns Mühe macht. Bo może ktoś mieć taki charakter, który naprawdę sprawia nam problemy, trudności. Und jetzt denken wir an die aktive Liebe Gottes. A teraz myślimy o tym, o tej aktywnej, działającej Bożej miłości. Und denken an unseren Vers, dass wir schuldig sind, einander zu lieben. I myślimy teraz o tym wersecie, który przeczytaliśmy, że jesteśmy winni jedni drugich miłować. Da gibt es also keine Einschränkung. A więc nie ma tutaj ograniczenia. In dem Sinne von dem einen mehr, weil freundlich ist, und dem anderen weniger, weil schwierig ist. W tym sensie, że miłujemy kogoś, bo jest dla nas milszy, bliższy nam, a kogoś mniej, bo jest dla nas inny. Und das ist das, was uns oft Mühe macht. I to właśnie często sprawia nam trudności. Und das ist auch etwas, was wir, ich glaube, nein, ich muss anders sagen. Das ist etwas, wozu wir uns auch immer Gnade und Kraft vom Herrn erbitten müssen. Ale do tego jednak potrzebujemy wciąż na nowo wypraszać łaski od Pana. Das fängt damit an, dass wir schon gute Gedanken für die anderen haben. To rozpoczyna się od tego momentu, kiedy potrafimy mieć dobre myśli w stosunku do kogoś albo o kimś. Dass wir uns ernsthaft fragen, was kann ich dem anderen Gutes tun? Że my, jak gdyby, zapytamy się z powagą samych siebie, co mogę dobrego dla tej właśnie osoby uczynić? Wie kann ich durch mein Handeln ihm zeigen, dass ich ihn liebe? Jak ja mogę przez moje postępowanie okazać mu to, że ja go miłuję? Vielleicht auch dann, wenn mir wehgetan hat. Nawet właśnie może wtedy akurat, kiedy on mnie skrzywdził. Und wir müssen immer wieder an den Herrn Jesus denken. I my musimy wciąż na nowo wtedy myśleć o Panu Jezusie. Wenn wir jetzt unser eigenes Leben im Licht Gottes beurteilen, bo kiedy my w świetle Bożym faktycznie ocenimy nasze życie und bekennen müssen, dass wir sündigen noch auch als Gläubige, i wyznamy to, że my wciąż jeszcze jako wierzący grzeszymy, dann dürfen wir daran denken, dass die Liebe des Herrn Jesus sich nicht verändert. To musimy o tym pomyśleć, mimo to miłość Pana Jezusa do nas się nie zmienia. Dass sie nicht aufhört. I ona nie ustaje. Und auch in ihrer Art und Weise sich nicht verändert. I w swoim sposobie, czy w swoim rodzaju w stosunku do nas się nie zmienia. Ein Bruder hat einmal gesagt, kiedyś jeden brat powiedział, der Gläubige braucht dann am meisten die Liebe Gottes, wenn gesündigt hat. Das Bewusstsein der Liebe Gottes, wenn gesündigt hat. Że wierzący potrzebuje wtedy akurat największej świadomości miłości Pana do niego, akurat wtedy, kiedy zgrzeszy. Weil gerade dann der Teufel immer versucht, uns zu packen und zu sagen, sieh, jetzt bist du abgefallen, jetzt ist Gott gegen dich. Bo dokładnie w takim momencie, kiedy takie coś nam się przydarzy, szatan przychodzi i jakby zagarnia nas, odciągając od Pana i wskazując nam wyraźnie, podkreślając, upadłeś, jesteś w tym złym stanie.
Aber gerade dann dürfen wir uns trotz der inneren Not, die wir haben, daran erinnern, dass der Herr uns liebt. Ale akurat w tych okolicznościach, jeśli się w takich znajdziemy, to powinniśmy sobie to właśnie szczególnie uświadomić, że właśnie wtedy Pan nas tak miłuje. Und dann fällt es uns auch nicht schwer, unsere Sünde zu bekennen. I to właśnie, ta świadomość prowadzi nas do tego, że dochodzimy do wyznania naszego grzechu. Und vielleicht hilft uns das ein bisschen in dem Gedanken und der Frage, wie zeige ich dem anderen meine Liebe. I dlatego to prowadzi nas być może do jakby tego pytania i odpowiedzi, jak ja okażę komuś innemu, że ja go miłuję. Also auch wenn es schwierig scheint, ihn trotzdem zu lieben, wie der Herr mich liebt. Bo być może ktoś wydaje nam się ciężki w kontakcie, w obyciu, a jednak ja go miłuję dlatego, że mnie Pan miłuje. Ich weiß, dass man leicht darüber reden kann. Ja wiem, że może się teraz łatwo o tym mówi. Und dass man vielleicht selber fällt, wenn eine solche Prüfung kommt. Że samemu być może się w takich sytuacjach upada, jeśli przychodzi takie doświadczenie na nas. Aber wir versuchen ja Gottes Wort zu verstehen. Ale my próbujemy po prostu zrozumieć ze Słowa Bożego. Und es auch für uns anzuwenden. I zastosować to, o czym mówimy, do naszego życia. Und dann möchte ich aus 1. Korinther 13 die bekannten Verse lesen, die uns vielleicht ein wenig helfen. I chciałbym do tego jeszcze z Koryntian 13 rozdziału przeczytać kilka wierszy, które nam pomogą również w tym temacie. Ich möchte jeden einzelnen Punkt nur ganz kurz ansprechen von Vers 4. Z 4. wiersza chciałbym pojedyncze te punkty krótko jeszcze naświetlić. Und wir müssen verstehen, dass es nicht eine Erklärung ist, was Liebe ist. My musimy tutaj być świadomi, że to nie jest wykładnia tego, czym jest miłość. Ich glaube, dass wir das als Menschen nicht erklären können. Bo my jako ludzie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić. Aber wir sehen hier, wie Liebe sich verhält und wie sie sich äußert. Ale to, co tu oglądamy, to jest to, jak miłość się zachowuje, jak znajduje swój wyraz. Das heißt, in dem Verhalten kann man sehen, wie Liebe reagiert. A więc w tym zachowaniu i można zauważyć, jak miłość reaguje. Und wie Liebe agiert, natürlich auch. I jak miłość jest, wywodzi się naturalnie też. Es fängt damit an, die Liebe ist langmütig. Pierwsze, co czytamy w 4. wierszu, miłość jest cierpliwa. Das heißt, wir sind nicht ungeduldig mit unserem Nächsten. A więc to oznacza, że nie jesteśmy takimi niecierpliwymi w stosunku jedni do drugich. Wir sind auch bereit, manches zu ertragen. Jesteśmy gotowi do tego, aby niejedno znosić. Dann, die Liebe ist gütig. Następnie czytamy, miłość jest dobrotliwa. Das heißt, wir bemühen uns, den anderen in Güte gegenüberzutreten, ihnen Gutes zu tun. A więc tym samym staramy się w dobry sposób w stosunku do kogoś się zachowywać i dobro okazywać. Die Liebe neidet nicht, ist der nächste Punkt, oder sie ist nicht eifersüchtig. Czytamy kolejny, nie zazdrości. Das ist auch nicht ganz einfach zu verwirklichen. To też nie jest łatwe do urzeczywistnienia. Vielleicht, wenn jemand was bekommt, was ich gerne selber hätte. Bo ktoś otrzymuje być może coś, co ja bym chętnie chciał mieć. Die Liebe neidet nicht. Ale miłość nie zazdrości. Die Liebe tut nicht groß. U nas jest teraz miłość nie jest chępliwa, znaczy to nie czyni coś wielkim. Und das nächste, die bläht sich nicht auf, das gehört eigentlich ganz nah zusammen. I kolejny, nie nadyma się, to jest bardzo blisko znaczne z tym, nie jest chępliwa. Das heißt, wir stellen uns anderen gegenüber nicht größer dar, als wir wirklich sind. A więc nie przedstawiamy się wobec innych większymi, niż faktycznie jesteśmy. Als Kinder haben wir manchmal so etwas ärgerlich zu anderen gesagt, du bist ein Angeber, wenn jemand so viel von sich geredet hat. Bo być może nawet jako dzieci, być może takie coś funkcjonuje, że jedno do drugiego powie, ty jesteś takim chwalipiętą, jak gdyby, jeśli dużo ktoś o sobie mówi. Und auch da denken wir an den Jesus. Ale pomyślmy też i w takich sytuacjach o Panu Jezusie. Wir lesen von ihm, dass dass durch ihn und für ihn alle Dinge geschaffen sind. Kiedy pomyślimy, kim on jest, że przez niego i dla niego wszystkie rzeczy powstały. Und dann sehen wir ihn auf der Erde gehen als den Niedrigen, der nicht von sich etwas machte. I teraz
jako ten w tym charakterze spójrzmy na niego jako tego idącego przez tą ziemię, który siebie samego miał za nic. Und wenn die Menschen ihn zum König machen wollten, i kiedy ludzie chcieli w pewnym momencie uczynić go królem, oder wenn sie irgendwie etwas Besonderes machen wollten, weil er viele geheilt hatte, albo coś szczególnego chcieli zrobić, ponieważ widzieli cuda, to, że wielu uzdrawiał, dann ist er still zur Seite gegangen. To zaraz jakby usuwał się cichości na bok. Und in Jesaja 53 lesen wir, er hatte keine Gestalt, als wir ihn sahen. Als wir ihn sahen. I w Izajasza 53 czytamy, nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Der nächste Punkt ist, die Liebe gebärdet sich nicht unanständig. Następnie mamy, miłość nie postępuje nieprzystojnie. Das ist ein Punkt, den man nicht so einfach erklären kann. To nie jest też punkt, który można łatwo wyjaśnić. Ich glaube, das ist etwas, was wir aus einem geistlichen Verständnis heraus erkennen, was anständig ist und was unanständig ist. My w pewnym sensie w taki duchowy sposób musimy rozpoznawać, co jest stosowne, a co jest niestosowne. In jedem Fall ist es etwas, was auch die Welt als unanständig erkennen würde, was wir nicht tun sollen. Bo w jednym, po pierwsze, to świat nawet powinien też rozpoznawać nawet, co jest stosowne, a co niestosowne. Aber der Maßstab ist noch ein bisschen höher. Ale tutaj ta poprzeczka jest dużo wyżej podniesiona. Wir lesen zum Beispiel, dass wir würdig des Herrn wandeln sollen. Bo my na przykład czytamy, że mamy chodzić godnie czy przystojnie Pana. Godnie. Oder dass wir würdig unseres Gottes wandeln sollen. Albo chodzić godnie Boga, czy przystojnie Boga. Das heißt, unsere Lebensführung sollte so sein, dass sie unseren Gott und Vater und den Herrn Jesus Christus ehrt, auch vor den Augen der Menschen. Czyli nasze chodzenie powinno być takie, które czci naszego Boga i Ojca i Pana naszego. Dann kommt sie sucht nicht das ihre. I następnie czytamy, nie szuka swego. Das ist ja etwas wie Selbstsucht, was sie nicht hat. Czyli to jest coś, co nie ma nic wspólnego z samolubstwem. Und dann kommt ein ganz schwieriger Satz, sie lässt sich nicht erbitten. I teraz jest, u nas jest, nie unosi się, ale brat czyta w tłumaczeniu jego, nie daje się zgorzknić. Ist das so etwas erbitten, dass man bitter ist? Ja, bei uns steht anders, aber ich habe das übersetzt. Ale to, że nie daje się doprowadzić do takiego zgorzknienia po prostu. Das ist eine Haltung in unseren Herzen. To jest już postawa naszego serca. Dass selbst wenn uns Unrecht getan wird, że nawet jeśli nieprawość jest nam wyrządzona, wir nicht bitter werden. To my nie stajemy się zgorzkniali. Auch da kann man leicht drüber reden und es ist schwer zu verwirklichen. Ale i w tym zakresie można teraz łatwo o tym mówić, ale jest trudniej to rzeczywiście wykonywać. Dann kommt, sie rechnet das Böse nicht zu. Nie myśli nic złego albo nie zalicza złego. Und nach unserer Übersetzung gibt es eine zweite Bedeutung, sie denkt nichts Böses. Sie denkt nichts Böses, ja, ja. Das heißt, Brat ma dwa, czyli jakby nie prowadzi do złego, albo nie myśli nic złego, no z przypisem. Manchmal sind wir geneigt, von vornherein negativ zu denken über andere. Bo my już na wstępie, jakby jesteśmy skłonni do tego, o kimś negatywnie myśleć. Wenn jemand etwas sagt oder etwas tut, bo jeśli ktoś coś robi, albo coś powiedział, dann neigen wir schnell dazu, es negativ zu sehen. To zaraz mamy skłonność do tego, by widzieć to negatywnie. Aber die Liebe versucht es immer positiv und das Gute zu sehen. I, ale miłość spogląda na to w dobrym świetle i widząc pozytywnie tą rzecz. Dann kommt, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Da brauchen wir nicht viel zu sagen. Tu właściwie nie mamy wiele do powiedzenia. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, die Gott nicht ertragen kann. Każda niesprawiedliwość jest grzechem, który Bóg nie znosi. Und die Liebe freut sich über einen Wandel, der der Wahrheit entspricht. A miłość raduje się z chodzenia w prawdzie. Dennoch, sie erträgt alles oder sie deckt alles zu. Ich weiß nicht. Siódmy, bedeckt alles. Sie bedeckt alles.
Siódmy wiersz to jest wszystko zakrywa. Da müssen wir ein bisschen drüber nachdenken. Musimy troszeczkę się nad tym zastanowić. Wir lesen einmal, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. My czytamy Petrusbrief, nie? Ja. W liście Piotra, w czwartym rozdziale to jest napisane, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Wir dürfen nicht den Fehler machen zu denken, dass Liebe einfach so weggetan werden, dass Sünde einfach so weggetan werden kann. My nie możemy myśleć w tym momencie o tym, że ten grzech jak gdyby jest w tym momencie całkowicie usunięty. Jede Sünde, die uns bewusst wird, müssen wir als solche auch bekennen. Bo każdy grzech, który staje się dla nas świadomo, że go popełniliśmy, musimy go wyznać. Aber ich glaube, die Bedeutung ist folgende. Ale ja myślę, że znaczenie jest następujące. Wir brauchen nicht die Sünde anderer an das Licht zu zerren, damit auch andere das wiedersehen. My, to znaczenie, które tu jest z tym związane, jest takie, że my nie powinniśmy jakby wystawiać na pokaz grzechów innych, aby przez to pokazywać je na światło dzienne przed innymi. Alles, was unter vier Augen geregelt werden kann, soll auch so bleiben. Bo to, co zostaje uregulowane w cztery oczy, jakaś sprawa, zostaje pomiędzy tymi dwiema osobami. Insofern decken wir etwas zu. A więc w tym sensie rzeczywiście może coś faktycznie odkrywamy daną rzecz. Nicht weil wir die Sünde nicht als Sünde sehen, sondern weil es nicht nötig ist, dass andere davon erfahren. Nie, że w tym sensie, że nie pomijamy grzech, ale odkrywamy nie po to, żeby po prostu wystawiać to przed innymi i żeby inni wszyscy się o tym dowiadywali. Die Liebe glaubt alles. Miłość wszystkiemu wierzy. Wszystkiemu wierzy. Auch das müssen wir ein ganz klein bisschen erklären. My to też musimy chociaż króciutko wyjaśnić. Wenn offensichtlich etwas Falsches gesagt wird, glauben wir es natürlich nicht. Bo jeśli oficjalnie, jawnie coś jest złego powiedziane, to naturalnie nie wierzymy tej rzeczy. Also wenn jetzt jemand sagen würde, draußen ist es hell, dann glaube ich das nicht. Jeśli by teraz przykładowo ktoś powiedział, na zewnątrz teraz jest widno, to przecież to nie wierzę. Aber gemeint ist hier, wir unterstellen, dass das, was uns gesagt wird, zunächst einmal wahr ist. Wenn wir es nicht überprüfen können. Was uns gesagt wird. Jeśli coś jest nam powiedziane. Dann unterstellen wir, dass es wahr ist. Auch wenn wir es nicht überprüfen können. To nie przypisujemy tego temu nieprawdy, jeśli sami nie możemy rzeczywiście tego sprawdzić. Also wir gehen nicht von vornherein davon aus, dass uns etwas Falsches gesagt wird. A więc nie wychodzimy z takiego założenia już na wstępie, że jest nam mówione coś niewłaściwego. Die Liebe hofft alles. Wszystkiego się spodziewa. Wir bemühen uns, siódmy wiersz. Ja. In unseren Gedanken auch ein gutes Ende zu sehen in dem, was uns begegnet. My też zakładamy, że zobaczymy dobry koniec tej rzeczy, która akurat przed nami się wytworzyła. Und vielleicht auch bei unserem Nächsten nicht von vornherein zu sagen, mit dem hat es überhaupt keinen Zweck. A nie być może, żeby w stosunku do kogoś z naszych bliskich zakładać taki punkt wyjścia, że z tym to nie ma w ogóle sensu cokolwiek zakładać albo mieć nadzieję. Auch der Herr gibt uns nicht auf. Bo tak samo Pan nas nie porzuca. Und so wollen wir auch die anderen nicht aufgeben. I chcemy tak samo i innych w tej nadziei nie porzucać. Und ein ganz schwieriges Ende sehr erduldet alles. I końcówka siódmego wiersza trudna również bardzo wszystko znosi. Wenn wir an den Herrn denken, ist immer unser Vorbild. My w tym momencie znowu myślimy o Panu, on jest zawsze naszym przykładem. Da muss ich doch aus 1. Petrus lesen. To z pierwszego listu Piotra przeczytajmy. Drugi rozdział. Yes. 22-23 wiersz. On grzechu nie popełnił. On ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził,
lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Das heißt, der Herr hat alles seinem Gott und Vater übergeben. Czyli czytamy o tym, że Pan Jezus wszystko powierzył swemu Bogu i Ojcu. Sozusagen das Problem abgegeben und gesagt, kümmer du dich darum. Ich darf das mal so mit meinen Worten machen. Ja tak, jakbym chciał to teraz wyrazić, brat mówi swoimi słowami, to oddał tą sprawę Bogu, mówiąc, zatroszcz się ty o tą rzecz. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis, wenn wir lesen, die Liebe erträgt alles. To jest, myślę, wydaje tajemnica zawarta w tym słowie, że miłość wszystko znosi. Wir dürfen also alles auch im Gebet unserem Gott und Vater überlassen. My możemy przez modlitwę wszystko naszemu Bogu i Ojcu pozostawić. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen eine Ahnung, was in diesen ganz kurzen Worten steckt, seid schuldig, nur nicht schuldig, als nur einander zu lieben. Myślę, że to pozwala nam spojrzeć na ten werset w Rzymian 13, który przeczytaliśmy, że nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Und ich glaube, wir verstehen alle, myślę, że rozumiemy wszyscy, dass in unseren Ehen, in unseren Familien und in der Versammlung, że w naszych rodzinach, w naszych małżeństwach i zgromadzeniach, ein guter Geist herrscht, wenn wir diese Worte für uns beherzigen. Panuje ten dobry duch, jeśli weźmiemy sobie do serca te słowa. Wir wollen jetzt die letzten Verse aus Römer 13 lesen, 11 bis zum Schluss. Ostatnie wiersze 13 rozdziału listu do Rzymian przeczytamy, czyli od 11 do końca rozdziału. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa, Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. Jetzt hat der Apostel Paulus noch einen letzten Gedanken auf dem Herzen. Teraz apostoł Paweł ma jakby tą ostatnią myśl na sercu, bevor er in Kapitel 14 und 15 etwas ganz anderes anspricht. Zanim przejdzie w rozdziale 14 i 15 do innego tematu. Und deswegen beginnt er und dieses noch, das möchte ich jetzt noch sagen. Dlatego jeszcze przed tym on ten temat tutaj jeszcze przedkłada nam, o czym chcielibyśmy teraz rozmyślać. Und dann sagt er, dass da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. I on pisze, abyśmy rozpoznali ten czas, żeby obudzić się ze snu. Denn jetzt ist unsere Rettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Das sind drei Aussagen, die wir uns zu Herzen nehmen wollen. To są takie trzy wypowiedzi tutaj zawarte, które chcielibyśmy sobie wziąć do serca. Die erste ist, dass wir eine Zeit erkennen. Po pierwsze, mamy czas rozpoznać. Das bedeutet, dass wir verstehen, dass wir in einer ganz bestimmten Zeitepoche leben. To znaczy, mamy rozumieć, że żyjemy w określonej epoce czasu. Und wir haben das gestern ein bisschen angedeutet. Myśmy już wczoraj wzmiankowali to nieco. Als wir über Obrigkeiten nachgedacht haben. Kiedy rozmyślaliśmy na temat zwierzchności, władzy. Dass wir uns über den Gang der Politik keine Gedanken zu machen brauchen und keine Sorgen zu machen brauchen. Że nie musimy tak za bardzo zajmować się myślami i troszczyć się, w trosce spoglądać na kwestie polityki i
związanych rządów z tym. Selbst dann, wenn Gott ungläubige und gottfeindliche Regierungen einsetzt. Nawet jeśli Bóg ustanawia rządzących, którzy są Bogu przeciwni i bezbożni. Aber wir haben doch gesehen, dass wir ein geistliches Auge dafür haben, wie die Zeit sich entwickelt. Ale jednak mówiliśmy też o tym, że mamy mieć to duchowe oko na to wszystko, co się dzieje, jak te rzeczy się rozwijają. Und wenn wir an unserem Bereich hier denken, in dem sogenannten christlichen Abendland. I kiedy jednak spojrzymy teraz okiem na ten chrześcijański, ogólnie mówiąc, zakres, w którym żyjemy, dann erkennen wir deutlich, wie das Christliche immer weiter zurückgedrängt wird. To widzimy w krajach ogólnie chrześcijańskich, że to chrześcijaństwo jak gdyby coraz bardziej się oddala. Das sehen wir in unserer Umgebung. To widzimy w naszym otoczeniu. Und das spüren wir auch an der Gesetzgebung. I to odczuwamy również na podstawie po prostu prawa. Bei uns in Deutschland ist zum Beispiel vor kurzem ein Gesetz für Ehe für alle eingeführt worden. Na przykład, mam taki przykład z Niemiec, gdzie niedawno zostało ustanowione prawo co do zawierania związków małżeńskich mężczyzn z mężczyznami, kobiet z kobietami. Und an solchen Erscheinungen erkennen wir, dass die Zeit auf der Erde ihrem Ende entgegengeht. I na takich też przykładach zauważamy, że czas na tej ziemi dobiega pomału końca. Und ich glaube, dass wir sagen können, dass wir alle in der letzten Zeit leben. I myślę, że możemy tak powiedzieć, że wszyscy żyjemy teraz w ostatnim czasie. Aber wir müssen das auch noch einmal wiederholen. Ale chcemy to jeszcze raz powtórzyć. Wir Christen denken nicht daran, bestimmte Zeichen zu sehen und dann den Herrn zu erwarten. Że my chrześcijanie nie jesteśmy tymi, którzy teraz oczekują jakichś widzialnych znaków, na podstawie których mamy oczekiwać Pana. Diese Zeichen der Zeit machen uns nur deutlich, dass die Erde sich zum Bösen hin entwickelt. Te znaki czasu, które oglądamy, utwierdzają nas tylko w przekonaniu, że czas rozwija się ku złemu. Aber wir warten eigentlich, nein, nicht eigentlich, wir warten auf unseren Herrn, dass er kommt. Ale my czekamy na Pana, który przyjdzie. Und deswegen gibt es hier eine recht ernste Ermahnung. I z tego powodu jest tutaj naprawdę poważne napomnienie. Wir erkennen also, dass die Stunde da ist und dass wir aus, dann kommt die Ermahnung, dass wir aus dem Schlaf aufwachen. My rozpoznajemy, zauważmy, że czytamy, że już nadeszła pora, abyście ze snu się obudzili. Das ist auf den ersten Blick eine ernste Ermahnung. Na pierwszy rzut oka jest to poważne napomnienie. Und wir fragen uns, sind wir denn alle Christen, die schlafen? I właściwie zapytalibyśmy się, sind wir alle Christen, die schlafen? Czy my jesteśmy chrześcijanami, którzy wszyscy śpią? Vielleicht dürfen wir es in einem etwas übergeordneten Sinn erkennen. Być może możemy to w takim szerszym ujęciu rozpoznać. Dass wir an die Christenheit überhaupt denken. Kiedy pomyślimy w ogóle o chrześcijaństwie. Wenn wir an das Gleichnis der 10 Jungfrauen denken. Kiedy pomyślimy o podobieństwie o 10 pannach. Ich denke, ihr kennt es alle. Myślę, że znamy je wszyscy. Da waren 10, die auf den Herrn warteten. Było ich 10, które czekały na Pana. 5, die Öl hatten, die der Herr klug nennt, und 5, die kein Öl hat, die er töricht nennt. 5, które posiadały olej i nazywa je Pan mądrymi, i te 5, które nie posiadały oleju, nazywa je Pan głupimi. Wir können erkennen, dass er wahre Gläubige und solche meint, die nur mitlaufen. On tymi słowami naświetla prawdziwych wierzących, ale i też takich, którzy tylko współbiedną. Aber der ernste Ausdruck ist, sie sind alle eingeschlafen. Ale to, co poważnego tam czytamy, to to, że wszystkie zasnęły. Und da erkennen wir die Gefahr, die immer da ist. I rozpoznajemy to niebezpieczeństwo, które zawsze istnieje. Dass wir in der Erwartung unseres Herrn schläfrig werden. Że my w oczekiwaniu naszego Pana możemy stać się śpiącymi. Und in diesem Sinne ermuntert der Herr uns immer wachende zu sein. I w tym sensie Pan wciąż nas pobudza do tego słowami czuwajcie. Und er begründet das damit, dass unsere Errettung näher ist als damals, als wir gläubig wurden. I on uzasadnia tutaj te myśli słowami, gdyż albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Dabei müssen wir kurz auf das Wort Errettung eingehen.
Króciutko musimy wejść na to słowo zbawienie. Wir erkennen aus der Schrift, dass es einmal eine ewige Errettung gibt, die wir bekommen in dem Moment, wo der Herr uns, wo wir unsere Sünden bekannt haben und uns bekehrt haben. My znamy z Biblii to zbawienie, które uzyskujemy wtedy, jeśli nawróciliśmy się i wyznaliśmy swoje grzechy. Petrus spricht dann von der Errettung der Seele. Piotr pisze przykładowo o zbawieniu dusz. Und die bekommen wir in dem Moment, wo wir uns bekehren. I to zbawienie otrzymujemy w tym momencie, kiedy się nawracamy. Aber oft hat die Schrift auch Errettung in einem absoluten Sinn oder in einem erweiterten Sinn im Auge. Ale również Pismo ma na myśli zbawienie w nieco szerszym zakresie. Dass der ganze Mensch, Geist, Seele und Leib errettet ist. Że człowiek według ducha, duszy i ciała zostaje zbawionym. Das heißt, dass dann unser Leib der Niedrigkeit, wie die Schrift das sagt, umgewandelt wird in den Leib der Herrlichkeit. Czyli to oznacza, że znikome nasze ciało zostaje przemienione w ciało uwielbione. Und an diesen Augenblick denkt Paulus hier, wenn er sagt, unsere Errettung ist näher als da an dem Zeitpunkt, wo wir uns bekehrt haben. I właśnie tą myśl tutaj Paweł wyraża, mówiąc o tym, że teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Wir gehen also, wenn wir das so sagen wollen, Tag für Tag dieser Errettung entgegen. Bo my, tak mówiąc obrazowo, dzień po dniu zbliżamy się do tego kompletnego zbawienia. Und das sollten wir tun als solche, die wach sind. I to mamy czynić jako ci, którzy są czuwający. Ich lese mal kurz aus Epheser 5, zwei Verse. Przeczytajmy do tego z Efezjan 5, kilka wersetów. Sagt der noch auf, der beschleppt. Nein, das Jahr ist schon 14. Nur 14. Nur 14, ja. 5 rozdział, 14 wiersz. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziano: obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Das ist eine Ermunterung für uns, die zu jeder Zeit gültig ist. To jest takie wezwanie do nas, które w każdym czasie jest obowiązujące dla nas. Wir kommen jetzt auf diesen Ausdruck an, wache auf aus den Toten. My jednak chcemy przejść do tego sformułowania: obudź się i powstań z martwych. W tym sensie. Das ist ein Bild, was uns deutlich macht, dass einer, der schläft, nicht sofort von jemandem, der gestorben ist, unterschieden werden kann. Bo to uzmysławia nam, że ten, kto śpi, nie jest na pierwszy rzut oka do odróżnienia od tego, który umarł. Beide liegen sozusagen unbeweglich da. Bo obydwaj leżą nieruchomo. Und in diesem Sinne sagt die Schrift, wache aus den Toten heraus. I w tym sensie Pismo mówi do nas, powstań z martwych. Und wenn wir ein wenig das Gedankengut der Schrift kennen, jeśli tą myśl dobrze z Pisma uchwycimy, czy znamy, dann verstehen wir, dass die Toten hier gemeint sind als solche, die kein Leben aus Gott haben. To uzmysławiamy sobie, że ci martwi to są ci, którzy faktycznie żyjąc nie mają życia z Boga. Und dann verstehen wir auch, dass der Herr die Gefahr anspricht, dass wir den Menschen dieser Welt gleich. I dlatego Pan Jezus podkreśla to niebezpieczeństwo, że my, mając nawet życie, upodobnimy się do tych, którzy są martwi. Und die Frage ist, ob unser Verhalten hier auf der Erde denen der Menschen dieser Welt gleicht. I na myśli jest tutaj zawarta, że my, czy my przez nasze zachowanie nie jesteśmy podobni do tych ludzi, którzy żyją tutaj na tej ziemi. In diesem Sinne hat also aufwachen zwei Bedeutungen. W tym sensie to obudzenie się ma dwa znaczenia. Wir sollen uns aus der, von den Gewohnheiten dieser Welt lösen. My powinniśmy się jakby uwolnić albo odejść od zwyczajów tego świata. Also aus den Toten heraus aufwachen. Czyli jakby obudzić się od tych umarłych, oddzielając się. Und wir sollen aus dem Schlaf aufwachen, um eine Haltung der Erwartung in unseren Herzen zu haben. A budząc się jakby z tego snu, powinniśmy przyjąć postawę oczekiwania na naszego Pana. Und vielleicht stellt sich jeder für sich einmal ganz persönlich die Frage. Być może stawia sobie każdy z nas osobiście takie pytanie.
Wie sehr ist das Wirklichkeit für mich, dass der Herr Jesus wiederkommt? Na ile dla mnie jest to rzeczywistością, że Pan Jezus znowu przyjdzie? Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ja mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Ich will nicht an eurem Glauben zweifeln. Ja nie chcę poddać wątpliwość waszą wiarę. Ich will auch nicht irgendwie unterstellen, dass man die Ankunft des Herrn nicht erwartet. Ja nie chcę nikomu przypisywać w tej chwili, że on nie oczekuje przyjścia Pana. Ich meine nur, dass es nützlich ist, sich diese Gedanken immer mal wieder in Erinnerung zu rufen. Ja myślę, że tylko jest, chodzi tutaj o to i jest to z korzyścią dla nas, aby wciąż na nowo odświeżać sobie tą myśl. Eigentlich jeden Tag wieder neu. Aby właściwie każdego dnia wciąż na nowo. Der Herr kommt. W tej świadomości żyć, że On przyjdzie. Er hat gesagt, ich komme bald. On powiedział, ja przyjdę wkrótce. Und insofern sollten wir solche sein, die auf ihn warten. I w tym znaczeniu powinniśmy być takimi, którzy na Niego czekają. Wir hatten vor einigen Tagen in einem Kalenderzettel eine gute Illustration. Kilka dni temu w kalendarzu czytaliśmy dobrą ilustrację do tego. Da wurde ein Mann beschrieben, der auf dem Bahnhof stand und jemand erwartete. Był opisywany w tej kartce człowiek, który stał na dworcu i na kogoś czekał. Seine Augen waren nur auf die Richtung hingerichtet, wo er den Zug erwartete. To był czekał na kogoś, kto miał przyjechać pociągiem i jego wzrok był skierowany właśnie cały czas w tą stronę, z której miał nadjechać ten pociąg. Eine große Menschenmenge war immer um ihn her, hin und her. Wokół niego na peronie i wszędzie było też dużo ludzi. Aber er hatte kein Auge dafür. Ale on nie miał oka na to. Aber dann kam der Zug, lief ein. Kein Auge für die Menschen, die um ihn herum. Nie, przepraszam, nie. On nie zwracał uwagi na tych ludzi, którzy wokół niego stali. W tym sensie nie miał oka na nich, jakby nie patrzył na nich. Er unterschied sich eigentlich dadurch, dass er auf seinem Platz stand und alle anderen waren in Bewegung. Ale on różnił się od tych ludzi tym, że on stał jakby w swoim miejscu stabilnie, a inni jakby ludzie poruszali się po tym peronie, jakby nerwowo może chodząc i przemieszczając się. Und dann kam der Zug und die Person, die er erwartete, stieg aus. I przyjechał w końcu ten pociąg i ta osoba, na którą on czekał, wysiadła. Er hellte sich sein Angesicht und er lief ihr entgegen, weil er auf sie gewartet hatte. I on, zobaczywszy tą osobę i twarz tej osoby, z tego pragnienia, oczekiwania, zaraz ruszył do tej osoby. Das ist so ein Bild, glaube ich, was uns hilft zu verstehen, wie ein Gläubiger auf den Herrn wartet. To myślę jest taki przykład czy obraz tego, co pomaga nam zrozumieć, jak wierzący oczekuje swojego Pana. Wenn wir auch hier unseren Verpflichtungen auf der Erde nachkommen müssen, bo chociaż my musimy wypełniać nasze obowiązki tutaj na tej ziemi, interessiert uns doch das Getriebe dieser Welt nicht. To jednak nie interesują nas metody czy działalności życia tego świata. Wir erwarten eine Person. Bo my oczekujemy tej jednej osoby. Und wir erwarten nicht nur, sondern wir warten darauf. Das ist ein kleiner Unterschied. Erwarten ist eine Haltung und warten ist ein Wunsch, dass sie dann kommt. Oczekiwanie to jest jakby jedną sprawą, ale jeśli chodzi, że ja czekam tak na kogoś, to jest takie moje nastawienie jakby na tą rzecz, że ja tak jakby z pragnieniem na to czekam. Dann kommt Vers 12 noch einmal mit einem ähnlichen Gedanken. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Ulmer. Entschuldigung. 13. rozdział to jest 12. wiersz. Czytamy. Noc przeminęła. A dzień się przybliży. Das ist sicherlich der Tag, auch an dem der Herr kommt. To jest ten dzień, w którym Pan Jezus przyjdzie. Und das ist auch der Tag, an dem er öffentlich kommt. I to jest ten dzień, tutaj ma na myśli Paweł, w którym on oficjalnie przyjdzie. Ich habe sogar den Eindruck, dass das hier der Schwerpunkt ist. Ja mam takie wrażenie, że tu jest ten zasadniczy punkt podkreślony. Aber wenn wir die Bilderschrift der Bibel verstehen, ale jeśli rozumiemy obrazy opisane w Biblii, dann verstehen wir auch, dass Nacht ein Bild für die Abwesenheit des Herrn Jesus ist. To również możemy zrozumieć to, że noc jest wyrazem nieobecności Pana. Für uns ist also die Zeit, in der der Herr Jesus hier nicht auf der Erde ist, wie Nacht. A więc czas, w którym nie ma tutaj Pana na tej ziemi dla nas wierzących, jest nocą. Aber wir sollten leben wie Menschen, die vom Tag sind. Ale my mamy żyć jako ci ludzie, którzy są z dnia, albo należą do dnia.
Und diese Möglichkeit haben wir dadurch, dass wir Licht haben. I tą możliwość mamy przez to, że my mamy światło. Ich denke jetzt nicht an das Licht der Heiligen Schrift. Ja nie mam teraz tak na myśli światła Słowa Bożego. Sondern ich denke daran, dass die Schrift uns belehrt, dass der Morgenstern schon in unseren Herzen aufgegangen ist. Lecz mam tam na myśli to, że w naszych sercach wschodzi jutrzenka, czyli to przyjście tego dnia. Der Morgenstern ist in der Bibel. Gwiazda poranna. Ist in der Bibel ein Bild von dem Herrn Jesus. Tak, gwiazda poranna jest też obrazem Pana Jezusa, der für die Gläubigen kommt, wenn für die Welt noch Nacht ist. Który przychodzi dla wierzących czy powierzących wtedy, kiedy jeszcze dla świata jest ciemność. Und diese Erwartung ist in unseren Herzen wie ein Licht, wie dieser Morgenstern, der schon für uns leuchtet. I to oczekiwanie oznacza dla nas jakby świadomość blasku tej gwiazdy porannej, która świeci już w naszych sercach. Wir sehen also, dass die Welt ihrem Ende entgegengeht. Bo my widzimy, że świat zmierza ku swemu końcowi. Dass es eigentlich immer dunkler wird. Że tak naprawdę jest coraz ciemniejszy. Aber in unseren Herzen leuchtet die Erwartung des Herrn Jesus. Ale w naszych sercach coraz bardziej świeci to oczekiwanie Pana Jezusa. Und wenn wir lesen, der Tag ist nahe, jeśli czytamy, a dzień się przybliżył albo jest blisko, dann müssen wir an Gottes Zeitrechnung denken. To musimy sobie być świadomi, czy myśleć o Bożym jakby odliczaniu czasu. Als Paulus dies schrieb, kiedy oder, Paweł to pisał, oder wenn wir das jetzt lesen, ist das, was wir heute lesen, albo to, co dzisiaj czytamy, schon fast 2000 Jahre alt. To już ma to 2000 lat. Trotzdem sagt die Schrift, der Tag ist nahe. A jednak Pismo się wyraża, dzień się przybliżył, to jest blisko. Ich kann das nicht erklären, aber ich kann nur Folgendes dazu sagen. Ja nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale jedno do tego chciałbym powiedzieć. Unser Gott ist ein ewiger Gott, bei dem Zeit keine Rolle spielt. Że nasz Bóg jest Bogiem wiecznym, którego czas nie odgrywa żadnej roli. Und er versucht uns das mit folgenden Worten zu erklären. I on próbuje jak gdyby nam tymi słowami właśnie to wyjaśnić. Bei mir sind 1000 Jahre wie ein Tag und ein Tag wie 1000 Jahre. Czytamy, że jeden dzień jest dla mnie 1000 lat, a dwa dni jak 2000. Dzień jak 1000 lat. Jeden dzień jak 1000 lat. Tak, jeden dzień jak 1000 lat. Er will uns also sagen, Zeit spielt bei mir, dem ewigen Gott, keine Rolle. On chce tym samym powiedzieć, że czas nie odgrywa u mnie żadnej roli. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, ósmy wiersz. Niech to jedno umiłowani nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. To jest to zdanie powiedziane. 1000 lat jak jeden dzień. Und da wir nun nicht zu der Nacht gehören, folgt die Ermahnung. I z tego względu, że nie należymy do ciemności, jest kierowane to napomnienie do nas. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und einer Ermunterung die Waffen des Lichts anziehen. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Wir müssen bei solchen Ermahnungen immer daran denken. Zawsze przy takich napomnieniach musimy o tym myśleć, dass wir das Fleisch, diese alte Natur noch in uns haben. Że mamy w sobie wciąż to ciało, tą starą naturę. Und dass es da einen ständigen Kampf gibt zwischen Geist und Fleisch. I wciąż odbywa się ta walka pomiędzy duchem a ciałem. Und dass wir leider auch zu jeder Sünde fähig sind. I niestety, że jesteśmy wciąż zdolni do każdego grzechu. Das macht uns eigentlich ziemlich klein und demütig. To czyni nas tak naprawdę małymi i pokornymi. Und in diesem Sinne wollen wir auch solche Ermahnungen für uns lesen. I w tym sensie też chcemy dla siebie czytać to napomnienie. Wenn da irgendetwas in unserem Leben ist, was so ein Werk der Finsternis ist, bo jeśli jest coś w naszym życiu, to jest jak gdyby dziełem ciemności, vielleicht können wir sagen, immer etwas, wo wir scheuen, das Licht darauf fällt. I cały czas jest ten element, jak gdyby zbraniamy się, aby światło
padało na ten element, który jest w nas. Dann wollen wir den Herrn bitten, dass er uns Kraft gibt, das zu lassen. To jeśli to chcemy jednak Pana prosić, abyśmy mieli siłę odrzucić właśnie ten zły element. Wir lesen in Johannes 3, im Evangelium Johannes 3. My w Ewangelii Jana w 3 rozdziale czytamy. Bo 3 rozdział 19 wiersz Ewangelii Jana czytamy. Ewangelia Jana 3:19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Das ist das grundsätzliche Verhalten eines ungläubigen Menschen. To jest zasadnicze zachowanie niewierzącego człowieka. Er möchte nicht, dass sein Leben ans Licht kommt. Bo on nie chce, żeby jego życie wyszło jakby na światło dzienne. Aber das Traurige in Johannes ist, dass die Menschen die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht. Ale to, co smutnego, to szczególnie właśnie takiego jest Jana, co czytamy, że zauważmy, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność. Wir dürfen sicherlich sagen, dass das bei einem Gläubigen nicht der Fall ist. My możemy przecież zasadniczo powiedzieć, że takie coś nie ma miejsca u wierzącego. Aber wir sehen die Gefahr, dass wir doch hin und wieder mit Werken der Finsternis in Berührung kommen. Ale musimy widzieć to niebezpieczeństwo, że tu i tam my stykamy się z uczynkami ciemności, złymi czynami. Und deswegen wollen wir diese Ermahnung auch für uns so in allem Ernst lesen. I dlatego z pełną powagą chcemy czytać również to napomnienie w stosunku do nas. Was mir auffällt ist, dass der Gegensatz dann nicht Werke des Lichtes sind, sondern Waffen des Lichtes. Dla mnie jest to szczególnie rzucające się w oczy, że nie czytamy tutaj o uczynkach, zauważmy, światłości, lecz o obleczeniu zbroi światłości. Ich weiß nicht, ob es die einzige Erklärung ist, aber ich habe es für mich so verstanden. Ja nie wiem, czy to jest jedyne wytłumaczenie, które teraz powiem, ale ja to tak rozumiem, dass der Wunsch, dem Licht gemäß zu leben, że to życzenie nas, aby żyć zgodnie ze światłością, ein ständiger Kampf ist. Jest ciągłą walką. Wir denken an Epheser 6. My pomyślmy też o Efezjan 6. Vielleicht lesen wir das mal. Może przeczytajmy ich to miejsce. Ja, Kapitel 6, Vers 11 bis 12. 6 rozdział, 11 i 12 wiersz. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Das heißt, der Gläubige hat immer einen Widersacher, einen Feind. A więc wierzący zasadniczo ma przeciwko sobie przeciwnika. Das ist der Teufel mit seinen Dämonen. To jest diabeł wraz ze swymi demonami. Und er benutzt häufig Menschen, um diesen Kampf auch auszuführen, um diesen Widerstand gegen die Gläubigen auszuführen. I on używa ludzi, którzy są tymi przeciwnikami naszymi i używa ich, aby stawić nam opór. Und sobald wir dem Licht gemäß wandeln, i jak tylko my chodzimy w zgodności ze światłością, gibt es Widerstand. Zaraz jest sprzeciw. Wenn wir nochmal an den Jesus denken, jeśli pomyślimy o Panu Jezusie, warum hat man ihn angefeindet? Dlaczego go tak wrogo, dlaczego go atakowano? Er hat ja nur Gutes getan. Przecież on tylko czynił dobro. Petrus sagt, er ging umher wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren. Przecież Piotr, kiedy mówi o nim, to składa świadectwo, on chodził czyniąc dobrze, uzdrawiając. Und trotzdem haben sie hinterher geschrien, kreuzige ihn. A jednak później wołano w stosunku do niego, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Ich denke, das Leben des Herrn Jesus war eine ständige Anklage gegen die Ungläubigen. Ja myślę właśnie, że życie Pana Jezusa było ciągłym oskarżeniem stanu w stosunku do ludzi niewierzących. Wenn sie ihn gesehen haben, bo oni gdy go widzieli, dann mussten sie sagen, wir sind ungerecht. Patrząc na niego, to musieli powiedzieć, my jesteśmy niesprawiedliwi. Aber sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. A jednak
potrafili bardziej umiłować ciemność niż tą światłość. Und deswegen konnten sie das Licht nicht ertragen. I dlatego nie mogli znieść tej światłości. Und haben ihn umgebracht. I go zabili. Und ich glaube, dass wir in einem gewissen Maße auch den Widerstand erfahren. I my, myślę, tak samo w pewnym sensie doświadczamy tego sprzeciwu. So dass also unser Leben ein Kampf ist. I dlatego nasze życie jest walką. Wobei wir darauf achten müssen, dass wir nicht gegen Menschen kämpfen. Przy czym musimy na to zwracać uwagę, że my nie walczymy z ludźmi. Auch wenn der Teufel vielleicht Menschen benutzt. Bo chociaż diabeł używa ludzi, aber es geht um diese Mächte der Bosheit in den himmlischen Welten. Ale chodzi o te moce złego w miejscach niebieskich. Und ich glaube, dass deshalb dieser Gegensatz Werke und Waffen hier geschrieben ist. Dlatego jest tutaj, zauważmy, ten przeciwstawieństwo, ten kontrast, że jest mowa o uczynkach ciemności, ale w stosunku do światłości jest mowa o zbroi. Wir werden in Epheser 6 ermahnt, diese ganze Waffenrüstung anzuziehen. I dlatego w Efezjan 6 jesteśmy wzywani do tego, aby przyodziać całą zbroję Bożą. Und das berührt sich hier mit diesem Ausdruck, dass wir die Waffen des Lichtes anziehen sollen. I to jakby koresponduje też z tym miejscem tutaj, że powinniśmy przyodziać całą zbroję Bożą. Und manchmal besteht dieser Kampf darin, czasami walka polega na tym, dass wir ausharren in den Umständen, in denen wir sind. Że my mamy wytrzymać, czy znieść te okoliczności, w których się znajdujemy. Dass wir bleiben in der Position, in die der Herr uns gesetzt hat. Żebyśmy pozostali w tej pozycji, w jakiej się przez Pana znaleźliśmy, postawieni przez Pana znaleźliśmy. Dass vielleicht, dass wir auch unsere Zusammenkünfte so abhalten, wie uns die Schrift das lehrt. Że my na przykład zgromadzenia pozwolimy, czy też tak mają się odbywać, jak nas Słowo Boże uczy. Dieses Ausharren auf der Position, die dem Herrn gefällt, ist häufig ein Kampf. I często ta wytrwałość w należytym stanie jest powiązana właśnie z walką. Aber ich glaube, dass wir auch sagen können, der Herr steht uns bei. Ale my też możemy powiedzieć, że Pan stoi przy nas. Wir wollen daran denken, dass wir das nicht aus eigener Kraft können. I chcemy też o tym myśleć, świadomi będąc, że nie możemy tego czynić z własnej mocy. Aber dass wir die Kraft von oben haben. Ale my mamy tą moc z góry. Und dann wird Paulus mit einem Mal ganz praktisch. I teraz Paweł jakby staje się praktyczny. Dann kommt doch indirekt auf Werke zu sprechen. Teraz jednak tak, w taki sposób pośredni przechodzi do postępowania, do czynu. Dass er sagt, lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Mówi do nas, że postępujmy przystojnie jak za dnia. Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir immer im Licht sind. To oznacza z jednej strony, że my jesteśmy zawsze w światłości. Das bedeutet aber auch, glaube ich, wenn wir an den Tag des Herrn denken. To oznacza również tak samo, jak myślę, kiedy myślimy o dniu. Dass einmal eine Zeit auf der Erde sein wird, in der die Erde so regiert wird und so geführt wird, wie Gott es immer wollte. Że oznacza to, że będzie kiedyś taki czas, że Ziemia będzie rządzona w taki sposób, jak Bóg zawsze chciał. Und an diesem Tag, wenn ich das als einen Tag bezeichne, wandeln die Gläubigen anständig unter den Augen des Herrn. I dlatego patrząc na ten dzień, jak gdyby, kiedy tak będzie, to wierzący już w tej chwili tak mają chodzić, jak to przystoi Panu. Im Grunde sind wir ja immer im Licht, bo zasadniczo my jesteśmy zawsze w światłości. Und das gibt uns dann auch die Kraft, anständig zu wandeln. I dlatego to wymaga też i siły od nas, aby przystojnie, należycie chodzić. Und doch hält es der Heilige Geist für nötig, uns einige Verhaltensweisen dieser Welt noch vorzustellen. Ale jednak Duch wzywa nas do tego, aby pewien sposób zachowania właśnie naszego przedstawiać teraz już w tym świecie ludziom. Wir müssen hierbei daran denken, dass die Empfänger des Briefes sich alle als Erwachsene bekehrt haben. Das Evangelium ist ja noch nicht lange verkündet worden. My musimy wyjść też z założenia, że ci, którzy przyjęli tę Ewangelię, byli już dorosłymi, na tyle też we wierze i Ewangelia nie była długo dopiero głoszona. Und die meisten durchaus
wussten, was Paulus hier meint. I większość jednak wiedziała, o czym tutaj Paweł pisze. Und trotzdem wollen wir uns nicht darüber stellen und sagen, das kann uns überhaupt nicht berühren. A jednak nie powinniśmy być takimi, którzy postawią się ponad to, że nas to tutaj nie dotyczy. Wir wollen einfach in aller Demut bitten, Herr Jesus, bewahre mich vor solchen Werken. My chcemy też być świadomi tego i prosić Pana, aby nas zachował przed takimi złymi czynami. Hilf mir dazu, dass ich in deinen Fußspuren gehe. Pomóż mi, Panie, abym ja chodząc chodził w Twoich śladach. Ich muss besser sagen, deinen Fußspuren folge. Ja bym może nawet powiedział nie, że w Twoje ślady, ale dokładnie za Twoimi śladami, żebym podążał. Es hat schon mal jemand gesagt, in den Fußspuren des Herrn können wir nicht gehen, weil er vollkommen war. Bo ktoś kiedyś trafnie powiedział, że dokładnie w te ślady, jakby, które Pan Jezus pozostawił, nie możemy wejść dokładnie, bo On był doskonały. Aber wir wollen mit Freuden seinen Fußspuren folgen. Ale my z radością chcemy za tymi jakby stopami Jego podążać. Jeden Abdruck, den wir sehen, das ist ein Bild. Bo to odbicie jakby Jego stopy, to jest ten obraz dla nas, ta miara tego postępowania. Das ist wie eine Eigenschaft, die wir an dem Herrn Jesus erkennen können. I to jest ta cecha właśnie ukazana nam w tej mierze, jak oglądamy ją Panu Jezusie. Und den Fußspuren wollen wir folgen. I tym właśnie śladom tej miary pozostawionym nam postępowania Pana, za tym chcemy podążać. Und das erklärt der Apostel Paulus hier in Vers 14 mit einem anderen Bild. I tu w 14 wierszu apostoł Paweł przedstawia to teraz w innym obrazie. Aber es hat eigentlich denselben Sinn, zieht den Herrn Jesus Christus an. Ale ma ten sam sens, czyli znowu mówi o obleczeniu się, ale w Pana Jezusa Chrystusa. Und anziehen, bekleiden, bedeutet nach der Schrift so das äußere Verhalten, das man an uns sieht. A więc to obleczenie się, czy okrycie się, oznacza zewnętrzne zachowanie się nasze, które jest widzialne na zewnątrz. Ein schönes Beispiel sind Petrus und Johannes. Tym pięknym przykładem jest Piotr i Jan. Ein Zeugnis, das die Schrift ihnen ausstellt. To świadectwo, które Pismo im wystawia. Da liest man von den hohen Priestern und Schriftgelehrten, sie erkannten sie, dass sie mit Jesus waren. Że czytamy o nich, że zostali rozpoznani przez arcykapłanów i uczonych w Piśmie jako tych, którzy byli z Jezusem. Und es wäre schön, wenn der Heilige Geist auch über jeden von uns dieses Urteil haben könnte. I byłoby piękną rzeczą, gdyby Duch Święty o każdym z nas mógł takie świadectwo złożyć. Man erkennt ihn oder man erkennt sie, dass sie dem Herrn Jesus angehören. Poznajemy po nim albo poznajemy po nich, że oni należą do Pana Jezusa. Und dazu gehört, dass wir nicht in Eigenliebe unseren Weg gehen. I to oznacza, że my nie idziemy naszą drogą w samolubstwie. Wobei das Wort auch hier sehr deutlich und streng ist. Chociaż to słowo jest tutaj dosyć mocno użyte. Treibt nicht Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. A mianowicie nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Da ist natürlich alles gemeint, was vorher angesprochen ist. Naturalnie jest tutaj na myśli to, co wszystko było wcześniej też powiedziane. Und da ist jedem Gläubigen klar, dass das etwas ist, wo er Abstand nehmen muss. Ale też dla każdego wierzącego staje się tutaj jasne, że on musi zachować ten pewien dystans. Aber es gibt vielleicht auch diese Fragen, dass man auf etwas verzichtet um des Herrn willen. Ale też pojawia się tutaj kwestia rezygnacji z czegoś dla Pana. Dass man einfach spürt, der Herr hat hier eine Aufgabe für mich. Że odczuwa się wyraźnie, że Pan ma tutaj dla mnie zadanie. Und um sie zu erfüllen, muss ich auf irgendetwas verzichten. I żeby je rzeczywiście wypełniać, to ja muszę z czegoś zrezygnować. Ich will also dafür sorgen, dass mein Leben dem Herrn Jesus gehört. Ja więc chcę się o to troszczyć, faktycznie, żeby moje życie należało do Pana. Und nicht so sehr an mich denken, was mir gefällt und was mir gut tut. Nie tak bardzo myśleć o sobie, co mi się podoba albo co jest dobre dla mnie, sondern nach dem Willen des Herrn für mein Leben fragen. Lecz rzeczywiście pytać o wolę Pana w stosunku do mojego życia. Und ich denke, man kann das aus vollem Herzen sagen.
I myślę, że można to powiedzieć z pełni serca. Der Herr gibt uns Freude in das Herz, wenn wir seinen Willen suchen. Że Pan daje nam taką radość, poczucie radości do serca, jeśli my szukamy Jego woli. Vielleicht hat man schon mal diese Freude erlebt, wenn man den Mut gehabt hat, sich zu dem Herrn Jesus zu bekennen öffentlich. Być może przeżyliśmy już taką radość, jeśli ma się w takich momentach tą odwagę, w miejscach, gdzie jesteśmy, że przyznajemy się jawnie do Pana. Da war man sehr ängstlich, vielleicht in der Schule. Bo być może w szkole wcześniej byliśmy bardzo bojaźliwi. Und dann hat der Herr vielleicht zu einem kurzen Wort die Kraft gegeben. I nagle w jakiejś sytuacji Pan dał nam przez krótkie słowo siłę, aby je wypowiedzieć. Und wir haben sofort gespürt, dass der Herr uns Freude in das Herz gegeben hat. I zaraz to odczuwamy, jak gdyby, że Pan daruje nam tą radość w takim momencie do serca. Und ich glaube, wir können das so sagen, wenn wir wirklich den Willen des Herrn suchen. I my możemy myślę powiedzieć, że jeśli faktycznie szukamy woli Pana, dann ist das ein Weg der Freude mit ihm, den wir gehen können. To jest to rzeczywiście prawdziwa droga radości, którą możemy przemierzać z nim. Und das ist eigentlich so auch ein Abschluss dieser beiden Kapitel, die wir haben. I to jest taki właściwie, to jest właściwie takie zakończenie tych dwóch rozdziałów, dass wir ganz allgemein sagen können. Tutaj, kiedy czytamy na koniec tego 13, że ogólnie możemy powiedzieć, wenn die Belehrungen der Schrift uns wichtig sind. Jeśli pouczenia Słowa Bożego są dla nas ważne, wenn wir sie aus Liebe zu dem Herrn Jesus befolgen wollen. Jeśli my z miłości do Pana Jezusa chcemy za nimi podążyć. Wenn wir aus Liebe zu dem Herrn Jesus gehorsam sein wollen. Jeśli my z miłości do Pana Jezusa chcemy być posłuszni. Dann gibt er uns Freude in das Herz. To daje on nam radość do serca. Der Schreiber von Psalm 23 hat das einmal so ausgedrückt. Pisarz Psalmu 23 kiedyś tak to wyraził. Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Vers 5. Wiersz 5. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. Man lebt in einer Umgebung, żyje się w otoczeniu, die eigentlich feindlich ist, które jest nam przeciwne. Aber wrogie. David drückt das so aus, ich sitze an einem gedeckten Tisch. Ale David tak to wyraża, że ja siedzę jakby przy nakrytym stole. Gefüllt mit Segnungen, die der Herr mir gibt. Wypełnionym błogosławieństwami, które Pan mi daje. Die Feinde sind da. Wrogowie są obecni. Aber der Herr gibt Freude in das Herz. Ale Pan daje radość do serca. Und so wollen wir auch diese ernsten Worte aus Römer 12 und 13 für uns lesen. I tak też my chcielibyśmy dla siebie czytać te poważne słowa z Rzymian 12 i 13. Dass der Herr uns nicht eine schwere Last auflegt, że Pan nie nakłada na nas jakiegoś ciężkiego ciężaru, sondern er sagt, wenn du meinem Wort gehorsam bist, dann ist das ein Weg der Freude mit mir. Jeśli mówi do nas, jeśli ty rzeczywiście chcesz być posłuszny memu słowu, to jest to droga radości ze mną. Und dazu wolle der Herr uns jedem seine Gnade. I ku temu niechaj Pan daruje łaski każdemu z nas.